Witam serdecznie. Będziemy odpowiadać do momentu, jak nas nie zbanują. Czekajcie, czekajcie. Teraz jestem. A, jednak. Tak, miałem, no, w OBS-ie nieustawione były. Źle ustawiony dźwięk był, ale już wszystko powinno być ok. No, także, tak się zdarza. Także jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. 249 odcinek MMA Tonight Live. Czat ze mną oczywiście Michał Malinowski, nasi partnerzy, donaty, wszystko się dzieje. Także już teraz powinno być wszystko dobrze. Mikrofon włączyłem, tylko, bo widzicie, jak ja, to jest tak, że najpierw trzeba ustawić w komputerze, musi być dobrze, bo ja mikrofon podpinam zawsze przed podcastem, potem w Skype'ie jeszcze musi być i jeszcze musi być w OBS-ie, w Skype'ie, no i w kompie, także wszędzie musi być ustawiony ten sam mikrofon, dlatego czasem tak się dzieje, jak się dzieje, ale już jestem, także. O, RS pisze jeszcze chwila Brazersa i dokończy, no to już baw się dobrze. Dobra, donaty nie wiem, czy są wyciszone, szczerze mówiąc, ale są. Błachowicz, Teixeira, UFC 267, nic się nie zmieniło. Kwota się nie zmieniła, cel się nie zmienił, wyjazd się nie zmienił. Cały czas plan jest taki, że się tam pojawimy. Także co, no mam nadzieję, że ta kwota się zwiększy troszeczkę bliżej gali, i przede wszystkim jak już będziemy mieli pewność, że tam polecimy, w zasadzie nie pojedziemy. Także tak, no ten ma, nie wiem, czy regularność wróci, czy znów się nie usłyszymy za 3 tygodnie, ale bądźmy dobrej myśli, może nie i co, i przechodzimy na czat, patrzę, cofam, co tam było ciekawego na początku. Tutaj o banie słynnym, znaczy słynnym jak słynny, no 4 godziny ten ban temu był. Ale już go chyba nie ma, także dla kanału sportowego. Bardzo zaskoczony chyba nie jesteśmy, co Michał, jak się takie tematy porusza, to trzeba jednak brać odpowiedzialność, mimo że temat może ciekawy dla kogoś, ale no ryzykowny w tych czasach. No ryzykownych czasach, no temat jak temat, no to ja nie uważam, że temat jakiś był wielce, wiesz, który mógł poruszyć, natomiast żyjemy w chorym świecie i problem jest z tym, nie w tym temacie, no ale no tak, no można było się tego spodziewać, że żyjąc w chorych czasach za chwilę będzie durny atak, nie wiem, na kanał sportowy i no po prostu, no. Tutaj akurat ja bardziej winię głupotę czasów, w jakich żyjemy, niż poruszenie tego tematu, ale wydaje mi się, że był zbędny, bo można było przewidzieć, jak to się skończy. Tak jest. Odliczanie do upadku FM, no nie sądzę, bez muzyki, no bo co, muzykę nie wrzuciłem, ani by miała być tak zwana royalty free licens, nawet brałem z kanału no copyright sans i dalej był ten, dalej wyrzucało zarabianie. No rzadko kiedy zarabiamy więcej niż 50 zł z podcastu. Ale czasami tak się zdarza, no ale to w skali jakby miesiąca, to jakaś tam kwota zawsze jest, to też. Nie możemy wszystkiego robić charytatywnie i za darmo. To jest też biznes, więc nawet takie 50 zł zawsze się przyda, chociaż to akurat nie jest jakoś super często, no bo przy 2-3 tysiącach odsłon, no to wiadomo, wiemy jak jest, ale no niemniej jednak no nie było muzyczki, wczoraj to na szybko robiłem, bo chciałem, żeby wróciło to odliczanie. Uznałem, że to jest dobry pomysł, bo przez te 3 minuty się parę osób zbierze zawsze na czacie, chociaż widziałem, że czat tętnił już nim włączyłem ten zegar, tak naprawdę, więc mamy wierną widownię. Cieszę się bardzo. Jest już 60 osób, także sztosik. Dobrze, szukam pytanka dalej. A, panie Walki Fame MMA, panie Malino, czy nadal macie kosą z Kawulem? Ciężko to nazwać kosą tak naprawdę, bo mieliśmy, ja wiem o co chodzi, o tą
sławną spinę z tam, nie wiem, 2012-13, no z tej wideokonferencji tam z Kabulem. To nie była kosa, to była wymiana zdań po prostu ostrzejsza. Ja dalej zgadzam się z tym, co wtedy mówiłem. Kabul pewnie z tym swoim ten, ale czy ja wiem, czy kosa? Nie wiem, od tego momentu parę razy chyba się widzieliśmy, kilka razy podawaliśmy sobie rękę, także no, nie wiem, chyba nie ma kosy. No, kosy, większe kosy to ja mam codziennie z Mariuszem, na przykład wczoraj odnośnie tego paszy, co rozmawialiśmy. No to jak miałem to zwać takie rzeczy kosami, to ja codziennie mam kosy, a z Mariuszem mam kosy co 2 dni. No to tak, no, to tyle. No, już kosa, tam nie byłam jeszcze daleko, była droga do tego. No trochę cię znów przycięło, żeby uniknąć takich sytuacji, to ja na 3 sekundy zniknę, bo mam pod ręką akurat. Wczoraj poszedłem porządki robić do piwnicy i znalazłem jakiś stary dekoder UPC. Okazało się, że w środku jest co? Kabel HDMI na wagę złota, wiemy jak one często giną. Akurat Oj tak. cały czas jednego używam, a w drugi i było oprócz tego kabel LAN-owy, więc podłączę labka pod router. Mam tutaj 30 cm jedno urządzenie od drugiego, to może się ustabilizuje połączenie. Także zaraz do was wracam. No, a zanim Mariusz pójdzie, to może wrócimy na czat, zobaczymy, co tam jeszcze piszecie. Gangsta Rap Travisa Scotta powinien być w tle. Nie znam właśnie tego Travisa Scotta, ale myślę, że będzie jakiś kolejny zniewieściały raper z zielonymi włosami. Już pewnie nie ma kosy, Malina ma nowocześniejsze meble, oczocinko. No tak, teraz tak, teraz akurat za sobą nie ma meble ścianki, także jakby teraz była taka wideokonferencja, to nie byłoby meble ścianki. Tu oczos ma rację. Paweł Płatek, co sądzicie o zestawieniu Puzianowski-Stojnicz? Mnie nie grzeje w ogóle Denis Stojnicz teraz. Wydaje mi się, można znaleźć lepszego rywala dla Pudziana, ale w takim ewentualnym starciu ja stawiam tutaj zdecydowanie Pudziańskiego. No dobra, podłączyłem pod kabel, działa, ale jak podchodziłem, to też coś słyszałem, jakby troszkę ci ścięło, powiedz coś. Mówię coś, mówię No teraz coś. jest dobrze. Transmisja na YouTube jest za wolna, więc przesłanie strumienia jest płynne, w efekcie film będzie buforować u widzów. No, nie wiem, z czego to wynika. A małe opóźnienie było ustawione, może zamiast normalne, ale to i tak nie powinno robić takiej różnicy. Także zobaczymy. No bądźmy dobrej myśli, że będzie wszystko dobrze i nic się nie wywali. Na razie mamy żadliby słabe, także w najgorszym wypadku będzie trzeba z odtworzenia tego posłuchać, ale mimo wszystko lecimy dalej. Nie przerywamy, co by się nie działo. Na jakie pytanie odpowiadałeś o Pudzianowski Stojnicz? Tak. A to już jest ogłoszone? Nie, no ale I to to jak? ewentualna taka stary, no ewentualna walka, no ale to według mnie to nie ma sensu za bardzo. No, jeżeli chciałby KSW zatrudnić Stojnicza, biorąc pod uwagę, że raz wypadł, to dobrze jakby gala była w Łodzi, żeby Nikola za daleko nie miał. No oby, Nikola zawsze jest. W sumie to też prawda, no. Także tutaj to no, ryzykownie. Ja bym tego Stojnicza nie szedł. Poza tym nie sądzę, że Stojniczem da się sprzedać Atlas Arenę. W sensie ja rozumiem, że to nie sprzedaje się Stojniczem, tylko Pudzianem, ale no nie wiem, czy po Nikoli, w zasadzie tam po Bombardierze nawet, który był planowany, i po Jurasie Stojnicz, to jest taki super pomysł. No marketingowo na pewno nie. Dobra. Czemu mają was zbanować? Komu po... My? Nikomu, gdzie? Ale jak Maja Staśko słucha, to może jesteśmy, nie wiem. Nie, lepiej, ja tam nawet nie wypowiadam, bo to jakby ja się od tych osób z dala, bo to są kurpiniacze internetowi nam niepotrzebne i ich zainteresowanie. Natomiast no, my też nie nagrywamy programów, które szkalują na wciąż tą osobę, także pewnie to też ma jakieś tam mniejsze bądź większe znaczenie. Jak myślicie, jakie jeszcze głośne nazwiska zobaczymy na KSW 64? No, ja myślę, że zobaczymy Szamila Musajewa. Wiecie, teraz jest taki problem, bo gala będzie w październiku, w listopadzie, w grudniu. I jak ktoś walczy w grudniu, a to nie będzie świąteczna gala, czyli strzelam, że powiedzmy będzie walczył w połowie grudnia,
to w tym momencie zaczyna przygotowania, więc jak ktoś teraz ogłasza na social mediach, że walka się szykuje, że coś tam news incoming, bla bla bla, no to wtedy nie wiadomo, czy on się szykuje na październikową, listopadową czy grudniową galę. Także ciężko wywnioskować. No Bartosz coś tam pisał, że się szykuje. Pewnie Tomek Romanowski chciałby go sprawdzić w grudniu, no ale myślę, że Bartosz będzie walczył szybciej, no bo przecież nie chce czekać. Tam jeszcze jest Grzebyk na pewno w kolejce. Pamiętajmy, że Saladin Torres jest nieobsadzony, Mamet jest nieobsadzony, z Kotaskiem jest nieobsadzony. Kto tam jeszcze jest? Jeszcze jest Michał Kita, jest Mike, mała pomoc do wyjazdu na Janka. Pozdro, Salah, chłopaki, Torres, to już mówiłem, 96 Mitro Pejic, złotych jest i Iwan 1 Erslang, grosza. którzy też już dłuższą chwilę nie walczyli. Jest. O, mała pomoc od Majka, stówka, 96 zł od Janka, pozdro z Polski, dzięki wielkie. To jest Dziękujemy ślicznie, super. Stosik Donaj, dzięki wielkie. Na pewno wykorzystamy godnie. Więc lecąc dalej, bardzo dużo jest tych zawodników, którzy nie walczyli, a powinni, a mogli, i tak dalej, więc ciężko, ciężko powiedzieć. Masz ty, Michał, jakieś pomysły, kogo moglibyśmy zobaczyć? No bo jest tych miejsc na karcie naście jeszcze wolnych. Zresztą nie mam pojęcia, bo z zawodników chyba jest 30, którzy powinni zawalczyć do końca roku, a miejsc jest nie tak dużo i nie mam kompletnie pomysłu tak naprawdę, kto to mógł być, bo kurna, no jest na grudzień podejrzewam, że może być i ten Kornik, no jest naprawdę masa zawodników, ciężko tak wywnioskować, wiesz, w tej chwili kto powinien być, no jest Uroš Jurišić, ja bym chciał go zobaczyć też ponownie w klatce, no No chyba w naprawdę. Bellatorze, także lipa. Ale chyba Michał Pietrzak, a może Michał Michalski. Wiem, że Marcin H, teraz dzień obóz dobry. startuje Uśmiechnięta Arnold buźka Fuldach w niedzielę 47 i złotych i będą tam obaj. Wiem, że 85 Szymon. No, groszy. przepraszam, Szymon Duża, nie ta organizacja. Ale jakby w treningu jest też Maciek Kazieczko, takim też konkretnym. O, Wiesz, Andrzej Grzebyk kolejny pewnie. donate wleciał 47 zł. Nawet z gifem śmiesznym jakimś. O, super. Dzięki Dziękujemy wielkie, bardzo. natomiast komunikaty jak są włączone, to i tak ich nie słychać. Nie wiem, z czego jeszcze tu sprawdzę właściwości. No dobrze, jest wszystko podłączone. Kontroluję audio przez. No nie wiem, gdzie jest błąd, więc niestety nie czyta. Przykro mi bardzo, nie wiem, czy to pewnie wina Tipeo, no ale Tipeee Donation dalej pieniędzy nie oddało, także no, nie mamy za bardzo wyjścia. Lecąc dalej. Ale jakby jeszcze to tylko zamykając, bo te donaty lecą na wiadomy cel, to tylko mogę tyle powiedzieć, że bliżej już, znaczy już więcej nie możemy zrobić w sprawie tego wyjazdu. Mamy, no już tylko musimy samoloty bukować, ale nie ma takiego ubezpieczenia, które powoduje, że można anulować lot i dostać pieniądze w zamian. Znaczy w sensie, przyjmijmy, że na przykład jest, nie wiem, ubezpieczenia covidowe obejmują tylko covid chorobę, ale nie ma tak, że na przykład Emiraty zamykają granicę i mi Wizz Air oddaje pieniądze. Nie ma, nic takiego się nie dzieje. Nie ma ubezpieczenia po prostu od anulowania lotu. Takiego, że po prostu nie chcę lecieć, rezygnuję, rozmyśliłem się i chuj, i oni mi oddają pieniądze. Nie ma takiego ubezpieczenia, dlatego z tym tylko czekamy do samego końca. Ale hotel jest, wszystko jest, tak naprawdę czekamy tylko na informacje od UFC. No, ale to też pamiętajmy, że do ostatniego dnia to wszystko będzie jeszcze się rozgrywało, ale już więcej nie mogliśmy zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Już wszystko jest po stronie UFC i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tak naprawdę wszystko jest po stronie COVID-u, bo Emiraty to nas kochają, już raz byliśmy, UFC też nas kocha, byliśmy 12 razy, także to wszystko tak naprawdę zależy od tej pieprzonej choroby i tyle. A w zasadzie od obostrzeń, nie od choroby, bo my jesteśmy zaszczepieni, jakby kogokolwiek to interesowało, właśnie mniej więcej między innymi z tych powodów, ale nie zachęcam, nie zachęcam ani nie. Nie zniechęcam. Każdy niech robi po swojemu, a przechodzimy do sportowych tematów, więc z KSW 64 nie wiemy, ale w sumie zaskoczenia chyba z Pudzianem nie stwierdzono. No więc jakby przy tym Pudzianie chwilkę zostajmy, skoro i tak jest w tytule, więc Michał, jak sądzisz, kto to mógłby być? No bo ja w tego Stonicza nie wierzę. Wiemy, że nie będzie to Bombardier, wiemy, że nie będzie to Ford. Jest podobno w grze Arturowi Mazurowi Martin powiedział, że jest jednym z dwóch nazwisk brany pod uwagę Thor Bjornsson. Dla mnie, ale przecież ma tą walkę bokserską. No tylko we wrześniu on ją ma. Po 25 września. Czy 19 września, czy teraz w weekend w ogóle. No właśnie, no a gala jest w październiku, więc miesiąc później. Nie, no nie sądzę, w ogóle. Ale dla mnie to jest totalnie bez sensu. No nie. No nie. Na pewno nie. A ty Ja jeszcze jestem. Mariusza widzisz na takiej drodze sportowej? To czy sądzisz, że to on Znaczy, powinien wiesz iść? co? No, znaczy, ja nie sądzę, że to będzie, wiesz, drabinka o pas, bo no, nie ma co się czarować, Mariusz ma 45 lat prawie,
Ale też nie uważam, że jest na tej drodze, że jest w takiej mizernej formie, żeby brać się za totalnych debiutantów, bo uważam, że to na pewno nie, to odpada. W ostatniej walce pokona tego Jurasa, no można mówić dużo o Jurasie, był bez formy oczywiście, ale to jest gość, który jakieś tam umiejętności ma, jakąś tam stójkę ma. Ma umiejętności dużo lepsze od 99% debiutantów. Więc to no nie może być debiutant po takim zwycięstwie. Ja myślę, że to będzie ktoś, kto ma jakiekolwiek umiejętności. Ja na przykład, jeśli już miałbym taką walkę widzieć, no to ja przywołuję po raz kolejny, bo już mówiłem kilka razy o tym, to wiem, że ta walka miała być już dwukrotnie zestawiana. Aleksander Lungu, ten Rumun, 160-kilogramowy judoka, on teraz w kickboxingu się bije, ale w MMA też około 20 walk z całkiem spoko bilansem. I to nie jest gość, który jest, nie wiem, jakimś takim ogółem, że no nie. Wydaje mi się, że ta walka miałaby jakoś tam jakikolwiek sens, bo jego też nie jest łatwo przewrócić, a z drugiej strony ta jego stójka wydaje mi się, że jest lepsza od Mariusza. Też jest po 40, chyba 45, 6 jakoś tak. Więc takie podobne umiejętności zawodnicy, którzy mają podobną historię, bo też zbudowani od, wiadomo, na swoich gabarytach i ja taką walkę nie zobaczyłbym. Najlepiej to bym chciał zobaczyć trylogię z Jamesem Thompsonem na zakończenie. To jest w ogóle opcja numer jeden, ale myślę, że tego nie 47 lat zobaczę. Lungu. No, ma już 45, no 44, no to wiesz. Zresztą w takich walkach to tak naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia według mnie. No ale na pewno lepsze takie rozwiązanie niż, nie wiem, niż ten Thor Bjornsson, czy jakiś inny tam Strongman, czy jakiś debiutant, czy Martin Ford. Wiesz, no ja już Mariusza przerzuciłem na ścieżkę od Bombardiera, przerzuciłem go już na ścieżkę głośnych marketingowych walk. Ja już to już, no i nawet pewnie po Karolu Bedorfie już gdzieś w głowie to się wydarzyło, ale no tak definitywnie, gdy zestawiono go z Bombardierem, czyli debiutantem i dalej uważam, że osobą o bardzo niskich umiejętnościach, to go przerzuciłem na tą ścieżkę marketingową. No więc na miejscu KSW nie rzucałbym go na. No można by zrobić, jak już Lotnicza, to już lepiej iść w Grabowskiego albo w Bedorfa, to w tą stronę to jeszcze bym zrozumiał całkiem, ale tak to ja bym właśnie szukał tego Tora, no szczerze mówiąc. Ja wiem, że ta walka i tak nie zrobiła o której się mówiło, co miała się dzieje w Dubaju. Nie zrobiła w zasadzie aż takiego wielkiego szumu wcale w mediach, jakoś tak nie zawrzało w polskim internecie, jak ogłoszono. No bo też przeczytałem dużo komentarzy po tej ogłoszeniu tej walki i nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, a też ten temat w sumie chciałem poruszyć. Jarek, No, że pozdro, kurczę, chyba 18 zaczyna złotych się, i 96 nie chcę groszy. użyć słowa kończyć, ale jakby chyba Mariusz powoli przestaje już grzać tak bardzo mocno publikę. O, pozdro kolejne od Janka, 20 zł wpadło, dziękuję bardzo. Dziękujemy. A co do Twoich słów, no nie zgodzę się z Tobą. Mariusz dalej grzeje, Mariusz dalej ma swoją grupę odbiorców. To nie jest grupa odbiorców 12+, czyli ci małolaci, główni odbiorcy jacyś tam innych organizacji tych flikowych. Mariusz ma swoją widownię, która jest z nim od 20 lat, która go zna. Oczywiście tych ludzi jest mniej, ale to dalej jest potężna rzesza ludzi. Jeśli chodzi o KSW, to dalej Mariusz Podzianowski jest zdecydowanie numerem jeden, jeśli chodzi o magnes odnośnie pay-per-view. Problem polega na tym, że po prostu KSW sprzedaje coraz mniej pay-per-view i to jest problem, a nie problem jest tym, że Mariusz sprzedaje coraz mniej, bo to było oczywiste. Mamy też sprzedaje mniej, ale nie ma tych innych koni pociągowych, ale to już jest temat rzeka. Ja uważam, że Mariusz ma swoją stałą bazę fanów, która cały czas wykupuje to pay-per-view. Nie jest tak duża, jak była, natomiast dalej jest to największa liczba odnośnie KSW. No zobaczymy, kurczę, bo może to w środowisku, wiesz, po prostu w jakiejś części środowiska, Środowisko już po przywykło prostu. do Mariusza. Mariusz tyle walki już stoczył, że walka Mariusza to już nie jest taka, nie budzi takiej ekscytacji jak kiedyś, bo już wszyscy obyli się z tym. To Mariusz jest w MMA, wiesz, dla ludzi, którzy są w tym sporcie od kilku lat, to Mariusz w MMA jest od zawsze. No dla nas, my pamiętamy początki, więc to jest, wiesz, to jest jakieś tam, nie mówię, że wydarzenie, ale no Mariusz walczy, to jest, wiesz, no Mariusz Robi walczy. różnicę, to robi różnicę No też w robi, odsłonach tak, i to a wpływa, wiesz, rezonuje na resztę a dla materiałów ludzi, przy tej gali zawsze. którzy są w tym sporcie mniej, no to Mariusz jest dla nich, którzy zaczynali karierę i widzieli, że Mariusz ma 10 walk, no to dla nich Mariusz jest od zawsze i może nie grzeje to tak jak jakoś grzało nas, czy jak my to odbieramy. No, zobaczymy. No, z pewnością po Mariuszu i po Popku potrzebna jest taka trzecia postać.
Ja jestem prawie przekonany, że to pytanie się pojawi, więc je wywołam, bo to nie ma się jakby co tutaj czaić specjalnie. Chodzi oczywiście o Jarosława Paszę Bicepsa Papito Jarząbkowskiego. To chyba są wszystkie możliwe z nim związane nazwy i imiona, nazwiska i pseudonimy. No, to kto słucha MMA Tonight od, nie wiem, pewnie z 50 chociaż odcinków, to pewnie ma świadomość, że no byłem na IEM-ie od pierwszego finału w Katowicach, czy tam nie, 2013 roku. Także no ja wiem, kto to jest, no ale na pewno bym nie wiedział, jakbym tam nie pracował, bo nie jestem fanem e-sportu, mimo że wydałem pewnie kilkanaście tysięcy złotych, pewnie też nie swoich, tylko mamy, w kafejkach internetowych, no bo w gimnazjum i w podstawówce siedziałem mocno w tych kafejkach, w liceum to już chyba nie. Napierałem na konsoli w bokserskiego Fight Night'a, GTA San Andreas i Vice City przeszedłem kilka razy. Tłukłem w Unreal'a, tłukłem w każdą FIFA do 2000 chyba, nie wiem, 15-16 roku, może 14, tłukłem w każdą FIFA od 98 World Cup. Naprawdę, no gry są jakby blisko mnie, natomiast zjawiska sportu nie rozumiem zupełnie, jak można patrzeć, jak ktoś gra. Zawsze jak siedział z kumplem przy kompie i on grał i nie miałeś swojej kolei, to czy kolejki, to czekałeś po prostu jak nabuzowany i wkurwiony, kiedy będzie twoja kolej, kiedy będziesz ty mu zagrać. Ja nie rozumiem, jak można, jeszcze szczególnie w CS-a, gdzie to jest bardzo dynamiczna rozgrywka, tam rozumiem, jeszcze FIFA jak ktoś gra, a to dalej jest to piksele biegające. No nie, mnie to nie ekscytuje, ale jest rzesza ludzi, których to ekscytuje, nam chyba duża rzesza nawet. Bo zawsze spodek był pełny i pełny był MCK i potem już robili po dwa weekendy nawet, także no to co e-sport na świecie, myślę, że zacznie, nie wiem czy już nie konkuruje z Bollywoodem, Hollywoodem, jeżeli chodzi o zasięgi, jakby zainteresowanie ludzi, no ale to nie jest MMA dalej. No i ty Michał, co sądzisz o tym, no bo już usłyszałem w Jurasówce, ostatnie 10 minut trafiłem, że to nie w tym roku nie ma mowy, że to jest za pół roku, no ale gdzieś tam Maciej Kowalski w jakimś podcaście wyraził zainteresowanie tą osobą. Kiedyś już się o tym mówiło, ja nawet kiedyś była taka sytuacja, na którymś IEM-ie, że mojemu znajomemu on powiedział, że dostał ofertę z KSW, ja potem pytałem o to Martina, okazało się, że nie. Także takie kiedyś było zamieszanie, ale to 2014, może 15 rok. No teraz temat wraca, jakby on już chyba się nie zajmuje tym gamingiem, no jest no mocno usportowiony, no sylwetka jest mega mocno usportowiona, różne jakieś tam sportów się chwyta. No i mieliśmy w redakcji chyba pierwszy raz takie w ogóle jakieś mocniejsze dyskusje, bo nie nazwę tego mocniej jednak, dyskusje na ten temat. Dymy, 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 bo Dymy, to w Holandii tak, jest, no dymy były. były dymy i na razie zostawiliśmy ten temat bez decyzji żadnej, natomiast jakby to pomijając te wewnętrzne nasze sprawy redakcyjne, to jak ty do tego podchodzisz? No bo to będą o to pytania pewnie na czacie, jakby już się pojawiły, tylko jeszcze nie przewinąłem. Czy on się pojawi w KSW? Pytasz, czy co ja o tym Nie, myślę? no co jakby sądzisz o takim transferze? Znaczy Bo to, z że on punktu się widzenia pojawi, to jest twojego, z punktu widzenia oczywiste. KSW, fanów ogólnie, tak jakby z każdego i strony, żebyś to ugryzł. Z punktu widzenia KSW musi znaleźć jakiegoś freaka, bo te wyniki pay-per-view spadają na łeb, na szyję, nie są żadną konkurencją co do tych gal freakowych, które sprzedają dużo, dużo więcej się, ale to też wynika z innych aspektów, inna grupa odbiorców i to raczej nie jest traktowane jako sport, tylko jako rozrywka, ale już pomijam to. Ale tak, no same wyniki, same słuchaliśmy, mówią same za siebie. No, KSW nie jest w ogóle w tej chwili konkurencyjne dla nich i musi być jakoś konkurencyjne, musi zdobyć jakiegoś freaka, próbują jakoś to robić. No i wybór tego pasza. Ja szczerze mówiąc człowieka nie znam, bo nie będę tutaj się silił na jakieś wielkie wywody na temat jego. No nie siedzę w tym świecie, także nie znam. Podobno jest bardzo popularny odnośnie w tym świecie e-sportowym, tylko pytanie, czy e-sportowcy wykupią galę dla tego paszy? Nie wiem, dlatego nie chcę oceniać. A co ja o tym myślę? No nie chcę widzieć go, ja w ogóle nie widzę, nie mam opcji jakiegoś, nie wiem, walki z kimkolwiek w tej chwili z KSW, z kim miałbym szansę. A co z tego, że on wygląda, idzie na rowerze, nie wiem, pływa kajakiem, nie wiem, w czwartki gra w squasha, a w piątek idzie na baseball. Nie wiem, no w ogóle nie grzeje mnie to, nie jaram, szczerze mówiąc, więc nie wiem. Nie wiem, co mam ci to powiedzieć na ten temat. No, ja jestem przeciwny temu, bo dla mnie to jest freak taki czystej wody, niezwiązany totalnie ze sportem. Jest związany z e-sportem, który dla mnie sportem nie jest Nawet totalnie. on sam tak powiedział, bo dzisiaj widziałem stories Jurasa i tam padło pytanie i on się podpisał pod tym, że e-sport nie jest sportem, no bo tak No i jest, tutaj no. się z nim zgadzam, tak, się z nim w pełni zgadzam.
Także tutaj ma rację. No także, no, i gdyby jeszcze, wiesz, było jakiś to powiązane ktoś ze świata sportu, to jeszcze dałoby się radę jakoś to, wiesz, przełknąć, ale tutaj, no, gość to jest, nie wiem, co gra na komputerze, no, nie, no, ja tego w ogóle nie widzę tego totalnie. Rozumiałbym, gdyby, nie wiem, to był jakiś Piotrek Małachowski, medalista olimpijski, ale wiem, że Piotrek nie generuje takich, nie wiem, zasięgów i tak sprzedaży pay-per-view, dlatego też podejrzewam, że KSW będzie szło w tą stronę, której ja nie chcę, bo będą musieli szukać jakiegoś magnesa, bo już wiadomo, mamy chyba 42, Pudzian 45, więc to już jest końcóweczka, a dalej następcy brak, więc będą musieli. Wiem, że jest na horyzoncie ten Szpilka Adamek, chociaż Adamek się już rozwiązało, że raczej nie. Został Szpilka. Też nie sądzę, że to jest jakiś magnes pay-per-view. No, środowiskowo myślę, że na pewno Artur jest większym magnesem niż Pasza, no ale Ale tu nie chodzi o środowisko, tu chodzi o, wiesz, same liczby, które przyciągnie do pay-per-view. To może być, wiesz, może to nieważne, kto to jest, czym on się zajmuje. To może być, nie wiem, Maja Staśko, Jaś Kapela, ale wiesz, kto, ludzie będą chcieli to obejrzeć, ktoś to sprzeda 100 tysięcy pay-per-view, a nie chodzi o to, że jeszcze on tam co robi. No, pomysł Szpilka Adamek jest dziwny, no bo trochę dziwny. Wrzosek Sarara jest sztosem, a Szpilka Adamek jest dziwnym pomysłem. Wiesz co, no dobra, Wrzosek jest sztosem, oczywiście, że jest sztosem, ale powiedz nazwisko, wiem, Arkadiusz Wrzosek teraz komuś, nie wiem, kto może to nawet, nie wiem, śledzi ogólnie sport. Nikt nie będzie wiedział. To jest wielki, ogromny sukces polskiego kickboxingu, chyba największy w Największy, historii. największy, I to, no. co on zrobił, to jest po prostu fenomenalne. To jest naprawdę scenariusz na film, na kolejną część Rockiego, bo tak naprawdę jest. A w polskich No. mediach o tym jest zero informacji. Tam jakieś kilka newsów się pojawiło na jakichś ogólnopolskich, nie wiem, Onecie czy jakieś WP pewnie coś tam puściło. I to jest tyle. A gość zrobił naprawdę robotę niesamowitą. No ale no co z tego? Także no to nie jest, wiesz, fajny dla nas angaż. My byśmy się środowisko jarało bardzo, no ale to jesteśmy my. My i tak się będziemy jarać, kogo wezmą, to i tak wykupimy, więc no to nie jest dla nas. No tak, no tak, dlatego no jakby Sarara Wrzosek nie sprzeda więcej niż Szpilka Adamek, stąd pewnie też pomysł, żeby iść w to. Zobaczymy, no jak te zabiegi się sprawdzą. No po prostu z Arturem jest tak, że on generuje zainteresowanie, no niestety zwykle negatywne, bo chociaż coś tak ostatnio po tym wywiadzie u nas i nie tylko, tak przeglądałem komentarze, to w zasadzie jakoś tak widzę jakiś lepszy odbiór Artura. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, może to u nas po prostu nasi fani po prostu nie cisną. I są, no mamy jakby biorąc pod uwagę naszych fanów, subskrybentów, widzów, a to, co się dzieje gdzieś tam na Twitterze czy na Facebooku, no to faktycznie raczej można być spokojnym, że u nas będzie zdecydowanie przyjemniej. Te komentarze, no niemniej jednak myślę, że takie kombo też nie będzie jakieś tragiczne, no. Nie wiem, jak to chcą ograć, czy to wszystko ma iść chcą to rozrzucić, rozbić w jedną galę, w dwie gale, trzy gale. Mam nadzieję, że miksów nie będzie. No bo te nazwiska, żeby to grzało, no to nie można zestawić, nie wiem, Paszy ze Szpilką na przykład. Strzelam tak oczywiście. No to nie może się wydarzyć. Trzeba jednak Szpilka Adamek będzie grzało. No tylko po prostu dlatego, że panowie jakby Ale za. już Adamek chyba gdzieś się wypowiedzieć na Twitterze czytałem nie pamiętam nazwiska w tej chwili tego pana dziennikarza polskiego od boksu, chyba z Chicago, Przemek Garczarczyk, Tak, no, coś, jest taki. nie chcę też pomylić, także przeczytaj, żeby nie było, pisał, że rozmawiał z Adamkiem i Adamek mówi, że daj spokój, gdzie, że to są bzdury. Aha, no Także właśnie. wydaje mi się, że to raczej pomysł z Tomkiem Adamkiem już upadł, więc. Ale też wydawało mi się to takie nierealne troszkę. Tomek Adamek był zawsze blisko, z daleka od MMA, blisko boksu był zawsze i ten boks raczej u niego w sercu zawsze będzie. I to jest gość raczej, który nie będzie się rozdrabniał na drobne. I mimo, że on tam chce wrócić jeszcze do boksu, no to wydaje mi się, że nie potrzeba mu tego MMA. No zobaczymy, no umówmy się, no jakby biorąc pod uwagę, jakby, bo z jednej strony mówimy, że te liczby są słabe, że Akop z Kołeckim dali radę, no to Szpilka z Adamkiem sprzedadzą dwa, trzy albo trzy razy tyle, co Kołecki z Akopem, czy tam, nie wiem, kto tam Wiesz, jeszcze, Kołecki czy za Soli Kopem z to Kinclem, poprzeczka no. nie jest, wysoko postawiona tak naprawdę jako No. Szpilka, że mówię o Akopie i o Kołeckim. No, to już musimy, wiesz, to już kolejny temat, to też ogadaliśmy o tym niejednokrotnie, tak robisz, wiesz, jakby KSW zrobiło
w skali roku zeszłego, mówił o tym Wojech chyba na kanale sportowym, że w zeszłym roku zrobili wyższy wynik niż poprzednim, jeżeli chodzi o pay-per-view, no bo chodzi o liczbę gal. No jakby z 9 gal zrobisz prawdopodobnie wyższy wynik pay-per-view niż z 4. Koszta też się trochę, no to też ciężko porównać. No wiemy, że żeby zrobić Atlas Arenę, to jest koszt mniej więcej 4 gal studyjnych, więc już zaczyna się to wszystko teraz zmieniać, tak? No ale no muszą iść w halę, bo bilety stanowią też bardzo dużą część przychodu. Nie można tylko na pay-per-view tego opierać, no bo to jednak zawsze siłą KSW była publiczność, nie? Z różnych powodów, ale i też publiczność na trybunach też wpływa na sprzedaż pay-per-view, moim zdaniem. W sensie chodzi o zainteresowanie eventem, tak jak było w czerwcu. Jest to ważne. Te osoby, które się idą na ten event, rozmawiają, gdzie jedziesz, co robisz ten weekend. A, no nic, będę oglądał KSW w telewizji, to wiesz. A, jadę do Gdańska, może pojedziesz ze mną, ta osoba kupi bilet, ona powie komuś, a, że coś się dzieje. Wiesz, jakby robi się szum. Te kilkanaście tysięcy, które siedzą na trybunach, robi szum, jakby wokół siebie, to się wszystko, to jest ten właśnie tak zwany zasięg, nie? Jakby ja też widzę, że wywiady, jakieś publikacje i wszystkie te inne rzeczy. Wyjątkiem była KSW 53 gala, natomiast no to wynikało z tej przerwy po prostu, no i też z bardzo dobrej karty i dobrej gali. Ale przy galach z publicznością szum jest większy po prostu. Nie? Medialnie szum jest większy. Ci ludzie też robią szum, oni się jarają, sprawdzają te informacje, odświeżają te wywiady. Widać to, ja tą różnicę widzę. No i wiesz, jakby nawet jak KSW robiło 2 razy lepszy wynik galą w okresie 4 gal rocznie, no to jak robi 9, to myślę, że mogą robić wyższy wynik 9 niż 4. No to już potem trzeba iść w koszta sprawdzać, czy koszta tak samo działają i czy to jest dobry zabieg. No wiesz, jakby UFC to zrobiło i jest okej. Okay. No nie wiem, KSW to sprawdza w tej chwili. Pierwszy rok zrobił 9 gal, bo na razie to jeszcze nie zrobili 6 dopiero, więc jeszcze 3 przed nimi. Więc tak naprawdę to ten wywiad, jakby wrócimy do tego wywiadu i pogadamy o 2020 roku na początku stycznia i zapytamy, czy to jest ta droga, którą chcą iść. No dziś jest troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, bo nawet jak się dwie czy trzy, tak jak teraz, dwie takie trochę słabsze gale powiedzmy trafiły, no to jeszcze czekają nas trzy, więc jakby żeby zamknąć rok, to warto by było to podsumować na końcu. W połowie chyba nie ma sensu jeszcze tego robić, ale no ogólnie widać, wiesz, no widzę, bo czytam komentarze, czytam reakcje, widzę. Wiem, że no nie wszystkich jara Aitana Alvarez, tam z całym szacunkiem, nie chodzi mi o dziewczyny ogólnie, tylko no, chodzi o to, Nie? że. No nie, no masz, wracam, 5-8 debiutantów na karcie. No kiedyś był 1, 2, 0, czasami pewnie na pewno była jakaś karta, gdzie nie było żadnego debiutanta. I wiesz, i Maciek Kazieczko dziś walczy w main evencie, kiedyś otwierał kartę, no to jest jakaś tam historia, która trwa od Zielonej Góry, od KSW 36, no to jest tam jakiś. Wyjątek może od reguły, no ale wiadomo o co chodzi, nie? Kiedyś karty były otwierane z zupełnie innymi nazwiskami niż to teraz. I ta rotacja jest większa i KSW sięga po amatorów przede wszystkim. Tutaj przykład Wieczorek Likus. Skala się rozszerzyła maksymalnie. W tej chwili każdy zawodnik każdej organizacji w Polsce może oczekiwać telefonu z angażem do KSW. Kiedyś to było tylko możliwe w przypadku mistrzów. I to się zmienia, nie wiem, no UFC to zrobiło, mi się to nie podoba, w sensie nie chodzi, mi się nie podoba 9 gal KSW rocznie, no ale jarałem się bardziej tymi czterema niż teraz się jaram tymi jedną z 9 niż jedną z 4. No, kiedyś to było bardzo duże, mocne, pompowane wydarzenie co 3-4 miesiące, ta przerwa wakacyjna była bardzo długa, więc ta gala po też była takim bardzo dużym wydarzeniem, bardzo duże ciśnienie, bardzo dużo, każda informacja była ważna, no a teraz to się robi taki serial, więc no, nie dziwię się ludziom, bo sam wiem, sam mam to, widzę to po sobie, że ta moja ekscytacja też kolejnymi eventami jest już trochę spowszedniała, też dlatego pewnie, że no, kursuję między tą Warszawą, Łodzią w kółko, ten Gdańsk był zajebistą sprawą, teraz znów Łódź, no, trochę w innym wydaniu, no zobaczymy, ale tak, jakby reasumując, potrzebne są kolejna medialna postać. Zobaczymy, czy komu będzie najbliżej, aby tę rolę wypełnić, czy Paszy, czy Arturowi Szpilce, czy komuś tam jeszcze innemu. A my idziemy dalej. Jest pytanie od Walki Fame: jak oceniasz książkę Martina? No bardzo pozytywnie oceniam, tak naprawdę to odsyłam do recenzji książki, którą napisałem. W ogóle fajnie było coś napisać po dłuższym czasie. Jak ktoś nie czytał, to zapraszam, ale pozytywnie oceniam. No, tyle mogę powiedzieć, że ta książka będzie najbardziej atrakcyjna dla osób, które przyszły późno do KSW, czyli na przykład od Narodowego albo jeszcze później. No bo wtedy poznają bardzo dużą część historii KSW, jakby tych wszystkich rzeczy, które się tam działy, jak to kiedyś wyglądało, jak to teraz wygląda.
Gala po gali, od pierwszej do 52 gali, każda gala jest opisana po kolei, jakieś ciekawostki z nią związane, no jedną stronę, jedne na pół strony, jedne na trzy kartki, także różnie. No ale polecam, polecam, naprawdę. Mi się przeczytałem na 3 razy, bez większego problemu. Dużo ciekawostek, dużo rzeczy ja się dowiedziałem, dużo wiedziałem, no ale dużo się też bardzo dowiedziałem takich rzeczy naprawdę drobnych. Fajnie też taka podróż jest, no jakby do tamtych lat i do tego wszystkiego, jak to wyglądało. No fajnie było poznać garzę Mariusza Pudzianowskiego. Mówiło się wtedy o 300 tysiącach czy 350 tysiącach złotych. Okazało się, że to nie było tyle, a to nie będę spoilerował. Mi się podobało. Michał, czytałeś już, czy jeszcze nie? Nie, nie czytałem, jeszcze nawet nie kupiłem, szczerze mówiąc. Muszę to nadrobić. Natomiast ja się nie spodziewam, nie wiadomo czego, bo też, wiesz, jeśli my siedzimy w tym środowisku, to też podejrzewam, że 90% rzeczy wiemy, że kilka rzeczy tylko, które tam są jakieś anegdoty, w nimi łuknie, no ale kupię, no kupowałem książki Aśki, kupowałem biografię innych zawodników MMA, kupię pewnie i tą książkę i też ją przeczytam, ale po prostu ostatnio no, nie było jakoś bardzo czasu. Tak, no nie jest to takie potrójne mięso na grubym, tak bym tego nie ocenił, bo tak jak Grzesiek sobie jeszcze też w tym wywiadzie udzielonym nam powiedział, że tam prawnicy parę rzeczy zablokowali, że można było więcej, jakby, a Martin nie chciał wzniecać konfliktów tą książką, nie po to ta książka została napisana, więc tak jak po Wojowniczce Asi, to tam było kilka konfliktów, czy Paweł Kowalik, czy Piotrek Strus, no tam kilka osób było wywołanych do tablicy. No tak tutaj Martin nie chciał wchodzić w pewne rejony i w pewne jakby o pewnych osobach mówić. Ja to odsyłam do recenzji. No ja polecam, jak chcecie kupić, to u nas na stronie jest nasz reflink. Tak, oczywiście mamy z tego kilka procent, to jakby nikt charytatywnie tego nie robi, ale nie polecamy czegoś, czego sami nie byśmy nie chcieli no, przeczytać. Zresztą no, przeczytała u nas redakcja, większość chyba nawet pewnie, więc nawet ktoś kupił u nas w redakcji, zanim dostaliśmy reflink w ogóle, więc też naprawdę kilka osób było bardzo czekało na tę pozycję, bo jest naprawdę książka ciekawa, natomiast no ja osobiście bym ją przeczytał najchętniej, nie chcę mówić, że jakiś KSW zniknie, bo nie, ale tak kiedyś Martin w końcu, no bo jakby KSW może istnieć do końca świata jeden dzień dłużej, natomiast no Martin pewnie w którymś momencie uzna, że już koniec i po prostu będzie tylko gościem na galach i wtedy, kiedy nie będą go wiązały żadne umowy, zobowiązania i takie różne rzeczy, to wtedy mogłoby być jeszcze ciekawiej, nie? Tylko no pytanie, czy będzie chciał napisać tego typu książkę, żeby zaraz te wszystkie lata, nerwy zszargane, jak to się mówi, wszystkim tym ludziom dopiec i gdzieś tam obnażyć pewne postaci. To już trzeba jego pytać, na razie takiego planu nie było. Marcin Wójcik zawitał do Akademii, pomóc Lordowi. No to taka wzajemna współpraca raczej, bo obaj mają walkę. Szukam, szukam. Najbardziej dochodowy dla kanału jest format Question and Answers. Ha, nie do końca. Znaczy, musiałbym sprawdzić, czy to faktycznie. Niech. Aj, kurde, teraz mi zaskoczyłeś trochę. Chyba nie. Znaczy, być może jakby top 10, jakby najbardziej dochodowych filmów wziąć, to możliwe, że Q&A będzie miało tam na pewno kilka pozycji, ale czy więcej niż 5, czyli większość, i czy numer 1, to nie jestem przekonany, tak szczerze mówiąc. No nie chcę się kłócić, ale no Janek ma 95 tysięcy, wywiad z Jankiem ma 95 tysięcy, no ale mamy też wywiady po 400 tysięcy, ale 95 tysięcy ma Q&A z Jankiem, no to tak, to Q&A na pewno zrobiło najwięcej, no bo najwięcej odsłon, to jest całkiem oczywiste, ale nie, no trochę najbardziej to mi smutno chyba z Q&A z Grzegorzem Jakubowskim, no. Tam jest chyba 12 No tak, tysięcy, no naprawdę. to jest pytajda. Nie wiem, no, znaczy nie chcę powiedzieć, że najlepsze, bo to tak nie działa, bo nie można powiedzieć najlepsze, po prostu jest jakby jest inna tematyka niż czy z Jankiem, czy z Marcinem, to był po prostu inny rodzaj, no, ale po prostu jest beka, jest polewka, normalny, jawny stand-up, no, Tak. no I jak kino. się, może jak nie oglądaliście, to możecie dowiedzieć się, na co choruje Mariusz, jakie ma schorzenia. Tam Grzesiek Jakubek wyjaśnia. Tak, no i jeszcze jakby idąc w tą stronę w ogóle będę chciał robić więcej z trenerami Q&A. No na razie jakby wybieram się, tak zniknę na dłuższą chwilę, bo mam delegację, ale wrócę i mam pomysł, mam już wstępnie umówione dwa nawet Q&A, także
jedno trzecie w głowie, Róża natomiast tak, no Różalski, trenerzy są królik fajną, Baks mi lata po fajna sprawa. suficie, To jest żelazo mi znaczy ucieka spodziewałem się, przez że z dziurę w trenerem jelicie. Jakubowskim będzie beka, ale Kupiłem nie, że aż sześć taka. koni rzeźnych i to ja jestem Oględny ten Nejcik zły? wpadł, około złotóweczki nie 66 doczytałem groszy. niestety, przepraszam, ale pozdrawiam, dziękujemy. Jak oceniacie Gala FM Show 2 i co powiecie o występie Parkę i Jewtuszko? To jest jedyna walka, to zaraz Michałowi oddam głos, bo oglądałeś w ogóle Michał, bo nie wiem. Nadrobiłem, tak, Nadrobił. nadrobiłem. Ja obejrzałem tylko tą walkę całą. Tak, tylko tą walkę całą, no bo się tylko we dwójkę. Co jakby nie jest zbytnio komfortowe na gali, ale byliśmy we dwójkę i poszedłem, akurat była taka, była sytuacja, że chyba przed nimi walczył Georgi Walentinow, czy ktoś z kim w każdym razie, czy Will Ferrer, nie pamiętam, ktoś z kim nie robiliśmy wywiadu, czy nie było planu robić wywiadu. Przepraszam, finalnie powstał wywiad z Willem Flery, no bo poprosił nas o ten wywiad, chciał tam wyzwać Materle, ale do walki, no i co finalnie też się wydarzyło. Za mało rund, za duże rękawice, nie ta arena walki. Ja bym im najlepiej zdjął rękawice i wsadził do cageboxu, no ale jeżeli nie, no to zamknął ich przede wszystkim nie w klatce, tylko w tym cageboxie, zostawił już to ring jakby, jak skoro są rękawice bokserskie. Zamienił je albo na te 8-uncjowe, albo chociaż, najlepiej na te do MMA, a jak już nie, no to na te 8-uncjowe chociaż i zrobił w tym cageboxie 6 rund po 3 minuty. I te 8-uncjowe rękawice, to wtedy by pewnie zrobiło robotę. Nie da rady, żeby któryś z tych zawodników, ja nie pamiętam w ogóle, żeby Norman i Maciek nokautowali rywali często. A jak jeszcze w 10-uncjowych rękawicach przez 9 minut, no nawet się dobrze spodzieć nie zdążyli, to jak oni się przygotowują na 15, to mają 9 duże ręce. No nie mogło to być niewiarygodne widowisko i nie było, no po prostu. Znaczy ogólnie boks nie jest specjalnie wielkim widowiskiem. Z całym szacunkiem jakoś uraziłem, no ale ja no, nie jaram się boksem. Na 10 jak się jedna walka trafi dobra, to jest wszystko. To nie mogło być inaczej. No nie było szansy, że to coś się wydarzy. No pierwsza runda była bardzo słaba. Trochę się zaczęło dziać, ale dalej. No po prostu nieciekawa walka. No jakby ciekawsze było ważenie. To tyle o Parkie Jevtuszko. Widziałem też jeszcze chyba. Nie, możliwe, że nawet całą walkę, cały main event, czyli walkę Michała Materli. No to Michał już powiedział o tej walce też dużo. No to nie była dobra walka, no. To nie była dobra walka, nie była ciekawa walka. Niewiele się w niej działo. Rimbom próbował jakichś ekwilibrystycznych technik. Raz czy dwa razy tak faktycznie jak Torreador przepuścił Michała, tylko że nic z tego nie wynikało. Przegrał do jednej bramki, to nie ma co gadać w ogóle, nawet nie była blisko. Jakby w ogóle, żeby to przeważyć szal na swoją korzyść. No ale po nim się nie spodziewałem jakby niczego wielkiego. No liczyłem, że Michał ruszy, że, le no, że lepiej, lepszy występ da po prostu, lepiej zawalczy. Dynamiczniej, szybciej, jakoś tak bardziej. No byłem przekonany, że on to skończy w kilka minut, tak jak mniej więcej Rodney Aulesa czy Paulo Thiago. Nie brakowało mi takich akcji stójkowych. Dość zachowawczo walczył, nie wiem z czego to wynikało. No z pewnością, tak jak sam powiedział w wywiadzie, no chyba nie poszło tak jak chciał i wszyscy to widzieli, tu nie ma co tego ukrywać. Michał? Ja się w język nie będę w tej chwili. Walka Irokeza z Parkiem. Maciek Jevtuszko, zawodnik, który głównie bazuje na kopnięciach w swoim Muay Thai, nigdy nie był dobrym bokserem. Walczy z gościem, który nie nokautuje, bo ma watę w rękach i on bazuje na kondycji zajeżdżaniu. I oni obaj mają duże rękawice i mają walczyć. No nie, no to tragedia była. Walka naprawdę była nieciekawa, można było usnąć na niej. Nie działo się tam za dużo. I ogólnie totalnie zestawienie, no, walczyły nazwiska, bo i tylko nazwiska, to było zestawienie typowo medialne, ale tylko i wyłącznie, bo się nie działo tam naprawdę za dużo w tej klatce. Jeszcze klatka ta duża, no w ogóle, no nie, tragedia, tragedia ta walka. Odnośnie walki Michała Materli, no nie, no ja wiem, że Michał jest, to nie jest zawodnik, który walczył na KSW, jest naprawdę duży regres, ale nie wiedziałem, że aż taki, no. Ten Ribon nie pokazał nic, to też, no co on tam robił, to też nie za bardzo wiem, ale takich rywali to Michał powinien kończyć, no nawet tym, co ma, już co mu zostało, to powinien kończyć, a tutaj naprawdę wyglądało to średnio, walka też nie była mega widowiskowa, była po prostu słaba, też nudna i ogólnie, no średnio to wyglądało odnośnie main eventu, odnośnie tej walki. Ten cagebox jedynie chyba ratował sytuację według mnie, bo trochę ta walka Deansa Załęckiego, to coś tam się działo i według mnie to
troszkę uratowało tą galę. A co do samej gali EFM, no ja tego nie widzę. Naprawdę, ja uważam, że tam nie ma pomysłu. Naprawdę, tam nie ma pomysłu na organizację tej gali, bo śmierdzi tam freakiem od zawsze. To nie ukrywam. Robili jakieś wyzwania. Teraz jakieś tam w ogóle jacyś youtuberzy, którzy komentują. W ogóle ten komentarz, wiesz, jakie też były kulisy tego komentarza. No nie, no naprawdę, no komentarz był tragiczny. Nie mówię tutaj o akurat Michale Cichym, bo on sobie akurat w miarę radził, On ale ten to drugi, ratował ten dokument. on ratował, tak, no Michał ratował, a ten Meduza, tak, dobrze? Tak, on No to komentował main nie, no event. to jest po prostu, wiesz, to tragedia, ja nie wiem. Co, po co tego gościa wzięli, skoro on nie zna się na MMA po prostu, no mogli wziąć, nie wiem, kogokolwiek tam, szczerze mówiąc. No to był problem właśnie, to kogokolwiek to był problem, bo tam była taka sytuacja, co, nie wiem, jakby do końca nie wiem jak to wyglądało, ale wysypali się komentatorzy, którzy mieli finalnie komentować, nie wiem kto to był, od razu mówię, ale w pewnym momencie nawet ja dostałem propozycję tego komentowania, no ale to by się nie, to wtedy In The Cage po prostu nic byśmy nie zrobili, a tak zrobiliśmy najlepszy wynik na YouTubie wśród wszystkich portali branżowych, dzięki, między innymi dzięki temu oczywiście, tam nie przypisuję sobie całej zasługi, ale... Bo również Martyna ze mną była, ale sama by to nie dała rady tego ogarnąć i ja nie podjąłem się, zresztą się nie podejmę chyba nigdy komentarza, tak mi się wydaje, nie czuję się na siłach, ale jakby to było tak, że Michał, też kulisy były takie, że Michał podjął decyzję w dniu gali w ogóle chyba, zdaje się, więc no to tam dużo problemów mieli, które nie zależały też od nich, no to jak się jedzie za granicę, takie rzeczy się dzieją, Ale wiesz co, no ale nie, ja co się nie no. zgodzę, bo przy tej pierwszej gali tutaj też były wpadki, też była tragedia, też się tam działo jakieś różne rzeczy dziwne i też wyglądało to średnio. Wiesz, możemy tłumaczyć, że jedna gala była debiutem, druga gala była za granicą, przy trzeciej gali też się coś spieprzy i jak będziemy tłumaczyć, bo nie wiem, bo w piątek 13 był, albo nie wiem, albo ktoś pod drabiną przeszedł. No nie, no nie można takich rzeczy. No, gala naprawdę nie ma tam pomysłu, według mnie, nie wiem, polityka organizacji jest mega dziwna. Są tam pieniądze, o dziwo, naprawdę są tam duże pieniądze, a to jest w ogóle niewykorzystany potencjał finansowy, bo zestawienie, kilka zestawień fajnych, kilka takich od czapy pomysłów, wydaje mi się, że pieniądze utopione. Pay-per-view się nie sprzedaje, wiemy doskonale o tym. No i poza tym ten freak, no cały czas gdzieś ten freak tam lata, gdzieś tam to jest. I no nie. Dla mnie po prostu, ja tego kompletnie nie widzę. Nie wróżę organizacji EFM wielkiej przyszłości, bo jeśli tak będzie dalej, jak teraz te dwie gale, które były, no to ja fanem nie zostanę, po prostu mnie nie ekscytuje i nie grzeje w ogóle te gale, które są. Mają kilka fajnych nazwisk. Kilka zestawień było ok. Ten cagewalk jest naprawdę fajnym pomysłem, tutaj plusy, ale otoczka tego wszystkiego i sposób, w jaki oni to robią, no ja fanem nie jestem, ja ogólnie nie wiem, nie wiem dlaczego tam ktoś źle podpowiada, czy jakiś, no nie wiem, naprawdę ciężko mi zrozumieć, dlaczego ta gala w ogóle tak wygląda, a nie inaczej, skoro jest tam najważniejszy czynnik, czyli finanse. No, ogólnie, no jakby patrząc po liczbach, to wypadają najlepiej zaraz po KSW, u nas przynajmniej, więc to jakoś to ma jakieś przełożenie, ale tak, no, ja bym, najłatwiej, żeby było o tym powiedzieć, to najłatwiej by było po prostu to rozbić na jakieś plusy i minusy, i jakby żeby tak w miarę uporządkować tą dyskusję, no to w ogólnym rozrachunku po prostu gala się nie obroniła, bo tak, wypadł Grozdiev, w którym miał walczyć z Adamem Soldajewem, natomiast Adam Soldajew pokazał się genialny i to był jeden z najlepszych. On, Denis Załęcki i walka Kornika z... O Jezus... Yussi... Kujvanen. Automatki. Nie, Yussi Kujvanen chyba się nazywał. Walka Kornika z Kujvanenem bardzo dobra, 3 do 2 chyba w rundach tam było. 3 do 2, pozdrawiam Łukasza Bosackiego. 3 do 2 i ta walka, nie widziałem jej całej, tam widziałem fragmenty. Adam Soldajew i Denis Załęcki, to są te postaci, które uratowały tę galę, w sensie uratowały, jakby to one się wyróżniły na tle tej gali. Niestety tam jakby za dużo takich jasniejszych punktów nie było widać na tej karcie. Też całej karty gali nie widziałem, ale nikt nie powiedział mi Wiesz co, nikt. ja nie rozumiem też za bardzo, dlaczego, po co ta gala była w Bułgarii. No chodziło Robisz drugą galę, o... No. budujesz sobie, powinien zrobić sobie, nie wiem, jakiś prestiż w Polsce, budować sobie w Polsce, gdzie grupa odbiorców jest główna w Polsce i ty jedziesz do Bułgarii robić drugą galę. No chodziło o miejscową publiczność i miejscowych bohaterów, których zatrudnili, wiesz? I to, i powiem ci, no byłem na miejscu, tam była taka sytuacja, że to było sprzedane naprawdę dużo,
blisko 40% chyba hali. Potem okazało się, że w Bułgarii tylko do końca wakacji, znaczy do początku września gdzieś tam obostrzenia spadają razem z końcem sezonu jakby, jak to się mówi, nie urlopowego, wakacyjnego, no tak bym to nazwał. I wbili lockdown. Potem się okazało, że tak nie do końca, w sensie, że kogoś można zaprosić. No i była ta rotacja cały czas z tymi biletami, ludźmi, i finalnie przyszło z 1,5 tysiąca i było te 1,5 tysiąca. Słuchajcie, ta hala jest na 12 tysięcy. Ja wiem, że dużo osób gdzieś tam mówiło, pisało, chyba nawet w Śląskim Oku chłopaki mówili, że tam było może 3 osoby, tam jak mówisz, tam 500 osób. No nie, no tam było naprawdę 1,5 tysiąca, tylko na 12-tysięcznej hali, jak ich rozrzucisz, to tego w ogóle nie widać, to ginie. No to jest 10% zaledwie. To naprawdę tak nie wyglądało i było te 1,5 tysiąca. A byłoby dużo więcej, natomiast no, pewnie tydzień różnicy by zrobił No dobrze, kosmiczną to różnicę, nie? Jakby a jaki chodzi o to, dlatego największy doping tam miał Georgi Valentinow. Wypadł im Paczuski, w związku z tym wypadł Dani Ilijew, który tam jeszcze jest większą gwiazdą w tej Bułgarii. I ci kibice na walce Georgiego Valentinowa, tego nie słychać może na transmisji, no nie wiem jak było, bo nie oglądałem, ale naprawdę tam był mocny doping, nie? Przy main evencie też, na to głównie fani Michała, którzy przylecieli, także. I ta płyta była prawie cała pełna, te stoliki VIP-owskie, nie było tak tragicznie, jakby to był, Wiesz jakby co, no ja o jak to chodziło w widziałem, tym, nie? Żeby tamtą publiczność aktywnić. w obrazku było naprawdę tragedia, bo No. puściutko i w obrazku wyglądało to tragicznie, a wizytówka wtedy, wiesz, po zdjęciach wygląda to średnio. Dla mnie w ogóle dziwny Wiem. pomysł, żeby, wiesz, w czasach COVID-u jechać za granicę robić galę, no nikt tego nie robi, a FM zrobił, no tym bardziej, że wiemy, że obostrzenia zmieniają się co minutę, także, no ale nie, nie moje pieniądze, nie moja sprawa. No tak. Co tam dalej? No, komentarz tam się zamotka była ze streamem. Pod BG był polski komentarz. Pod PL było studio i z małowalką w rogu, co jest w ogóle No niedopuszczalne. właśnie, to w ogóle, co to w ogóle było? No, walka trwa, to poszedłem jakieś studio, no ja nie wiem, I no. ogólnie to jest ok, bo była opcja wyboru. Natomiast nikt normalny nie kliknie w BG, bo jest przekonany, że usłyszy bułgarski komentarz. A tam był polski komentarz. No ale kto to wiedział? Nikt nie wiedział. Potem, jak już to zmienili, to znów coś się wysypało i z kolei pod tym PL, pod PL było znów studio, a pod BG w ogóle była chyba cisza, nie wiem. Tam z tym streamem ta firma odpowiedzialna za to po prostu gdzieś tam narobiła mnóstwo błędów, mnóstwo problemów z tym mieli i tu był duży problem z tą transmisją, bo z tym studiem nie byłoby tak źle nawet, tylko chodzi o to, że tam większość gości była freakowych i teraz na czym polega problem? Ogólnie to może jest spoko pomysł na freakowej gali, to nawet logiczny pomysł. A jak robisz sportową rozpiskę od góry do dołu, a nawet jakbyś to zrobił sportową rozpiskę z jednym freakiem, to dalej nikogo nie interesują freaki komentujące sportowe zestawienia, ponieważ oni nie znają się na MMA w większości, to jest raz, a dwa, że nie wiedzą nic o tych ludziach zazwyczaj, którzy się biją. Jakby freaki wiedzą o freakach i tak powinno zostać. I na przykład jest bardzo dobrym pomysłem pewnie zrobienie dwóch komentarzy i dwa razy studio. Jedno studio z prowadzącym, który się na tym zna, no bo jakby Hubert się na tym zna na w świecie freaków, więc on prowadzi freakowe studio, ktoś prowadzi sportowe studio i tak samo jest z komentarzem i masz wybór, to jest zajebiste. To na w ogóle, to tak jakby, no nie wiem, jakbym się kiedyś zdecydował jakimś cudem obejrzeć freakową galę, na przykład bym chciał, bo mnie coś by mnie interesowało i miałbym na przykład do wyboru komentarz freakowy i sportowy, to był, na przykład miałbym do wyboru Jurasa z Janiszem czy Alberta z Dominikiem, czy no nieważne, po prostu kogoś, ludzi, którzy się znają na MMA, to jest zajebiście duża wartość dodana. Ja wtedy nawet chętniej bym wtedy, może bym się nawet zastanowił wtedy i gdyby mnie w jakikolwiek, jakaś jedna, chociaż dwie walki interesowały, to może bym się skusił i to mogłoby mieć wpływ na to, żebym kliknął. I odwrotnie, ludzi, którzy interesują freak fighty i freaki, na pewno mnie interesuje zdanie Alberta, czy jakiegoś tam Meduzy, i dla nich na przykład to mogłoby być też zajebiste. I wybór, musi być wybór. Jeżeli jesteś narzucony, masz odgórnie ludzi, którzy takich, a nie innych, którzy nie interesują, a FM nie celuje we freakową target, tylko w sportowy, dając do main eventu, jak to się, serce KSW niegdyś, i zawodnika berserkera z krwi i kości, który no nie ma najmniejszego związku z freak fightami, i nigdy się nie bił z nikim. W ogóle nigdy nic nie miał związanego w żadnym etapie swojej kariery przed i po i prywatnie. Dodajesz go do main eventu, dorzucasz tam Adama Soldajewa, dajesz tam Kornika, wstępnie Igora Michaliszyna. No to jak robisz taką kartę, no to nie możesz do studia i do komentarza dać frików. No przecież to nikt tego nie będzie oglądał. To jest bez sensu, także
tu był duży błąd, no? Bo jakby pomysł jest dobry, jak masz wybór. Jak nie masz wyboru, jest pomysł beznadziejny, bezsensowny, bo nielogiczny, irracjonalny, no i tyle. Więc tutaj to dla widzów, nie? No to naprawdę cienko. Jakby, ale poza tym jeszcze, no to wychodzi na to, że Cagebox jest najlepszą opcją, bo i to jest jedyna rzecz, która jest chwalona przy pierwszej i przy drugiej gali. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że każda organizacja na gołe pięści ma swoją formułę, no bo tak jest, że Gromna ma inne zasady, Krwawy Sport inne, Genesis inne, Iwotore inne i Cagebox inne, no to Cagebox chyba jest najbliżej Gromdy. No bo też mówię o, nie tylko mówię o zasadach walki, ale też o rundach, czasie tym i tak dalej, polu walki. No to ja nie wiem, czy IFM nie powinno zrobić przeplatanej gali w ogóle co druga walka na zmianę albo pół karty takiej, pół takiej, albo w ogóle iść w ten cagebox. Całkowicie. I w dłuższej perspektywie by się mogło okazać, a biorąc pod uwagę też to, że zawodnicy, którzy walczyli w tym cageboxie, tam było chyba sześciu, zrobili na pewno mniej niż sam Michał Materla i teraz może się okazać, że w ogólnym rozrachunku wyjdą na plus bez Michała czy Kornika, robiąc sam cagebox, tak? Bo ci zawodnicy są tańsi. Ale nawet wrzucając tam dwa głośne nazwiska, resztę takich mniej znanych, czyli tam gdzieś właśnie Irokeza, Normana na gołe pięści, tak jak będą się teraz chyba niedługo bili, nie wiem do końca jaka jest formuła, ale no jakiś ten dirty box, czyli chyba mamy rękawiczki czy bez rękawiczek i w tą stronę iść jakby, to chyba będzie lepiej na końcu niż rywalizować, starać się rywalizować sportowo, bo tak jedna noga w wannie sportowej, druga w kuwecie frikowej, to takie jest, a jeszcze ręka w umywalce na gołe pięści, nie? I to takie jest wszystko. Nie mogąc się do końca zdecydować, ja bym, jednak pomysł jest fajny, fajnie, że odeszli od tych challenge'y i na plus uważam odejście od challenge'y i na plus uważam wejście w zrobienie tego wariografu, no, tylko no, tu problem jest taki, że pomysł jest bardzo dobry, tylko jest za mało zawodników wzięło w tym udział i przede wszystkim zabrakło Michała w tym wszystkim, no bo to on ciągnął promocyjnie tą galę, ale pomysł z wariografem jest zajebisty, mi się zajebiście te materiały podobały, no, że dobrze zrobione, to jest naprawdę ciekawe i takie autentycznie to wyglądało fajnie bardzo. Także to na plus, no ale to dalej brakuje zdecydowania takiego. No i też pamiętajmy, że ta karta się trochę posypała. Więc brak Radka Paczuskiego z Daniliewem, tego Grozdijewa, tam ktoś jeszcze chyba miał być, nie pamiętam. No to trochę jest na minus, jakby też to. No to, że takie rzeczy się dzieją, nic nie można zrobić. Także tak. No ale gala była krótsza, w ogólnym rozrachunku bardziej zjadliwa, no ale sportowo była słabsza niż poprzednia. Też myślałem, że będzie Pasternak, Michał czy Maciek Różański, no bo tam jest przecież pas finalnie rozdany. Adam Soldajew miał się bić o pas, teraz się nie bił, no Michał bił się w 8-8, no też są takie drobiazgi, które jakby też mają dla mnie przynajmniej znaczenie. No nie jestem antyfanem catchweightów, bo to one do niczego jakby nie prowadzą i tyle. Także dla mnie, że jakby, nie wiem, ja byłem trochę od środka, dużo nie widziałem, ciężko mi ocenić, no ale jakbym oglądał, to na pewno jakbym oglądał i bym widział to studio i ten komentarz freakowy i studio freakowe, no to ja bym pewnie to wyłączył w ogóle, albo wyłączył, znaczy dźwięk w sensie bym wyłączył i dałbym maksymalnie piątkę tej gali, nie? Myślę, że dlatego, że tego nie wszystkiego nie słyszałem, tylko o tym wiem, że to było, jednak to może 5 z plusem, szóstka jakoś bym wyskrobał, no. Michał, coś byś jeszcze dodał, czy możemy iść dalej, bo się rozgadałem? Nie, no możemy. No ogólnie jest dużo do poprawy i trzeba zmienić chyba politykę całej organizacji eventu, bo wygląda to źle i na razie nie jest dobrze. O co spytam? Malina, nie szanujesz paszy bicepsa? Szanuję, ale nie widzę go w ogóle w MMA. Nie widzę takiej potrzeby. Mario go pewnie zna z IEM-a, gdzie scenę rozstawiał. Akurat sceny nie, robiłem tam światło, ale od kilku lat jestem odpowiedzialny za departament brandingu. Walki fejma. Paszę to lord w szopie sypie dla świń. A tutaj o tym Paszę chwilkę gadają. Krzysztof Nowak, czy myślicie, że gwiazda Michała Materli już zgasła i sportowo i marketingowo nic więcej nie wyciśnie w FM? No końcówka, no końcówka naprawdę. Machina promocyjna KSW była straszna i mocno promowała Michała, no ale skończyło się KSW i nie wiem, chyba plan był taki, że nazwisko Materla dalej będzie grzało, dalej będzie pociągnie za sobą ludzi, no a tych ludzi za dużo niestety nie ma i tutaj wyniki w pay-per-view mówią same za siebie, a one nie są zadowalające, delikatnie mówiąc. Więc tutaj, no, raz, że jest regres sportowy, dwa, te walki nie są tak dobre, jak były w KSW. To też jakiś na pewno wpływ ma.
No i trzy, promocja. No promocja Michała Materli w mediach nie ma takich zasięgów. Dużo podejrzewam, że wiele osób w ogóle nie wie, że Michał walczy gdzieś i tutaj też jest jakiś tam problem. Mogliście zaśpiewać, to by więcej ludzi zaprosiło, a nie tam tłumaczenia jakimiś copyrightami piosenek. Może zaśpiewamy faktycznie kiedyś. Tu było pytanie. Siemanko Mania, siemanko Mariusz, Przemek Głuszczyczyn, siemanko, siemanko. O, to jest pomysł tego pójdzie na Aleksandru Lungu. Tu już powiedziałeś o tym. Jeszcze było pytanie, kto będzie miał. To przechodzimy płynnie do Brzeskiego. Kto. Oj, kurde, teraz mi. Wywaliło mi akurat na komentarz Karola. O, Karol Mikielski, nasz nowy reporter, dostał moderatora. Ciekawe, kto mu dał. Pozdrówcie mnie, kura Fara. Tylko MMA Tonight. Pozdrawiamy, Karol, pozdrawiam. Tak, ja też Cię pozdrawiam. Ja się cofnę, bo tutaj dużo pytań, widzicie. Oznaczajcie nas w pytaniach, to będzie nam łatwiej na nie odpowiadać. O kurka, siwa, to się sporo tego, dobra, czekaj. O, Asia dostała moderatora, słychać, donaty czyta. A, słychać, cześć Asiu, pozdrawiam. Asia ma debiut dzisiaj w Koloseum. Oglądajcie. Chciałeś o czas zobaczyć Asię, no to dzisiaj zobaczysz. Mówiła coś, że grubo wyszła, także nie wiem, no ale oglądaj. Ty, no i nie wiem, ty, czat mi, no i nie mam pytań. Znaczy mam pytania, ale gdzieś mi, kurde, nie mogę wyżej przejechać, ale jaja, no nic, nic nie zrobię. Coś się z czatem wcięło, bo Obrzeski jest w tytule, więc jakby nie możemy o Obrzeskim nie powiedzieć. I było pytanie, czy Łukasz Szydłowski też da radę, czy nie, czy będzie miał ciężej, czy lżej. Słuchaj, lżej to nie może mieć już. Bo naprawdę Łukasz dzisiaj powiedział u nas w wywiadzie, zresztą zapraszam, bo pierwszy wywiad w ogóle Łukasza Brzeskiego po powrocie jest u nas, Filip ogarnął. Natomiast no, Łukasz powiedział, że to był najgorszy przygotowania, dramatyczna forma, dramatyczny występ, a i tak ogarnął tego Pottera. Ten Dylan Potter myślę, że naprawdę miałby duże, duże problemy w Babilonie. Myślę, że mógł, nie poradziłby sobie ze stawowym. Myślę, że mógłby problemów piwowarski narobić. No naprawdę w każdej poszlakiej jest zdominowany. Łukasz nie świecił formą, a naprawdę jakby robił co chciał, nawet zebrał jakiś cios, jakiś łokieć, nie robiło to na nim w ogóle najmniejszego wrażenia. Więc no ja czekam, aż Łukasz wyzdrowieje w 100% i będzie w takim idealnym momencie i na jego powrót czekam wtedy. Nie ma sensu się śpieszyć, natomiast no nie sądzę, że Łukasz Sudolski będzie miał ciężej, no. Lżej w sensie, no raczej będzie miał ciężej, nie znam tego Potery, czy tego jak tam się nazywa, ale no trzymał kciuki, no jakby prawdopodobnie to będzie największe wyzwanie w jego karierze, więc dojdzie do weryfikacji jego umiejętności, no bo nie jestem przekonany, że Dylan Potter to było największe wyzwanie w karierze Łukasza Brzeskiego. Michał? No tak, no w ogóle gość, który nie powinien być w tym miejscu przede wszystkim, bo wyglądał tragicznie na tle Michała, na Łukasza, który formy startowej jest, nie miał aż tak dobrej, jak zawsze. Zresztą to zdjęcie, gdzie krąży, gdzie Łukasz jest w formie, gdzie jest pocięty chyba w Ankosie i zdjęcie z wagi, no to mówi samo przez się, że tam dużo raczej było od szczytowego momentu swojej kariery Łukasza, a mimo wszystko ogarnął do innej bramki, także ten Potter wydaje mi się, inaczej, gdyby ten Potter trafił na był rywalem jakiegoś, nie wiem, w KSW zawodnika czy Fenu, to mówilibyśmy, przyjechał ogólek po wypłatę, no taka prawda. No trochę tak, no, znaczy po wypłatę, no wiesz, stawiał się ile mógł, no ale że wiele nie mógł, to się nie postawił, no. Taki poziom z całym szacunkiem, no ale poziom oktagonu, no. No ale to też jest Dana White Contender Series, a nie UFC, no to jest ten właśnie ostatni pułap, ostatni moment, w którym robisz przesiew, poza tym to też było zastępstwo za tego Lorenzo Huda, nie, więc też trzeba o tym pamiętać, no ale, czy poziom oktagonu, nawet nie dochodzi do tam oktagonu, no po prostu, no to, no nie, szukam w głowie, czy jest ktoś, czy ja myślę, że no może Nikola by przegrał faktycznie z tym Potterem, ale nie dałbym z Mówisz ręki o uciąć. polskich ciężkich? No szukam w KSW na przykład kogoś, czy ktoś mógłby z nim przegrać, no. Z wagi ciężkiej. No dużo zawodników to nie ma, szczerze No tak, no mówiąc. to druga sprawa. No to dobra, no dobra, byłem w Babilonie, no to zostaję w tym Babilonie, bo Łukasz tam był, więc jakby łatwiej się odnieść. Z Marcinem Kalatą go zobaczył. O, ma jakby takiego bekwista zrobił jak niedawno, to. Słuchaj, to jest ta cała droga ciężka, odsyłam do wywiadu, bo tam jest wszystko. I Łukasz nie mówi, że o, super, mega, najlepsza walka w życiu, i nic takiego tam nie ma. Najlepszy, nic takiego tam nie ma. Tam jest, jak to się mówi ostro i szczerze, i Łukasz Brzeski nie rozpływa się nad sobą. Mówi jak jest, mówi jak było.
jak bardzo ciężko było, jak w ogóle blisko było odwołania tej walki i tak dalej, jak dużo kłód pod nogi. Także myślę, że wydaje się, że to jest po prostu jakaś taka nagroda. Natomiast to nie jest tak, że cel został osiągnięty, on dopiero zaczyna, stanął na drodze do celu. Jest w UFC i to teraz zaczyna się prawdziwa robota i teraz trzeba będzie pokazać swoją prawdziwą formę, bo tu już nikt nie będzie nad nim użalał, nikt nie będzie tego się zastanawiał, czy była, nie była, bierzesz walkę, to znaczy, że jesteś gotowy. Tu po prostu, tak jak Łukasz powiedział w wywiadzie, nie ma opcji, musiał to wziąć, nie było, bo jak nie teraz, to mogła taka już sytuacja się, mógłby czekać rok, dwa albo w ogóle by nie doczekał się, także musiał to wziąć. Wygrał, potem był w zasięgu, został zrobiony i tyle. Natomiast teraz musi pamiętać, że nie będzie takich rywali już dla niego, nie będzie dodacy rywali na niego czekali w UFC, więc. Pamiętajmy, że też z tego, co tam pamiętam, to Łukasz mówi, że po COVID-zie też miał Tak, jakieś. no, powikłania po Więc COVID-zie, ta po forma szczepionce też jeszcze. fizyczna, to też no właśnie, to trzeba mieć pod uwagę też, że to po COVID-owe jednak te No, mówią, cały sztab też mówi, że to nie było nawet 50% Łukasza Brzeskiego. Także ja trzymam za słowo i tyle. Wiadomo, że go nie rzucą na tego, na Grega Hardego od razu. Czy tam, no, nie żeby to był jakiś dobry zawodnik, no, ale jednak gdzieś tam jest wysoko w miarę. Ale tak naprawdę to warto przeczekać. Jak już jesteś w UFC, jest kontrakt na stole, to naprawdę wyleczyć się na 100% i wyjść w najlepszej możliwej dyspozycji. I żeby to był przyszły rok, nie ma sensu tego robić. Kontrakt już jest, jest podpis, jest Dana White'a, podpis, jest podpis Łukasza. Także już jest spokój i można spokojnie poczekać na ten debiut. Nie ma sensu tego robić zbyt szybko. Tutaj jakiś Mohamed Kalibabet albo jakiś wielki chłop to rywal Pudzilmena. Nic o tym nie wiem. Pudzian Sarara, rzucony został pomysł. Nie, no, no nie, no, no nie, no gdzie, W sensie, no nie, dobra, nie, bo się, musiałem mieć takie chwile zawieszenia, ale najpierw nie, no zaczynałem to już nawet zastanawiać się nad jest pay-per-view dziwne. biletami i zaczęło mi się zgadzać, ale potem zacząłem się zastanawiać nad przebiegiem pojedynku i już mi się przestało zgadzać. Malina, masz pożyczyć parę żetonów na szołapanie? Ile potrzeba ci? No, już było o FM, było pytanie. Szamli z Pietrzakiem, pisze Mariusz Buzianotnik. Dziwny ten nick, ale no to było zajebiste starcie. Składa się logicznie, tylko powinno Ja być. Szamila chciałbym zobaczyć z Andrzejem Grzybykiem w grudniu. A, no to tak. Donate 100 zł wleciał. Znaczy, to też Oscinko napisał, bo trochę jestem w dupie z czatem. Park chce wrócić do KSW. Jak myślicie, KSW znów. Myślę, że nie pójdą w to już. Myślę, że już za dużo zostało tych szans zmarnowanych i myślę, że nie. Ale uważam, że Norman byłby istotny, znaczy odgrywałby istotną rolę w KSW w kategorii lekkiej, w półśredniej nie. Szukam dalej. Wrzosek Legierski. No, to tutaj dość już miał taki, był pomysł na tą walkę, już jakiś gdzieś coś mi się wydaje. Ale chyba Marcin ma teraz inne plany, jak mi się wydaje, coś tak gdzieś mówił, jakieś walce, której się nikt nie spodziewa, no to tej się każdy spodziewa, więc chyba nie o tym. Chyba go nie zobaczymy w październiku, no ale Łódź, więc wypadałoby jednak, no ale nie wiem. Owczarz Juśkiewicz będzie, no taki się robi, widzę, że dziewczyny tam się trochę podgryzają w internecie, to pewnie tak. Chociaż nie widzę za dużo logiki w tym starciu, no bo Karolina jest po zwycięstwie, a Sylwia po przegranej, no ale biedna dywizja, niech będzie. Moksa na pewno nie zobaczymy, znaczy ja, no, moim zdaniem nie zobaczymy na KSW 64, ale to nie wiem, nic na ten temat nie wiem. Dana nie był pewny, czy dać kontrakt, czy nie. Mi się wydaje, że tam matchmaker UFC szepnęli Dance słówko. Ja myślę, że duże znaczenie miało to, że skończy przed czasem. To moja opinia. Słuchaj, to już jestem, przyjechałem do tego, co Asia napisała. Wiecie, kiedy sobie w KSW? A no nie wiemy. Nie wiemy. Tak jak mówię, trzy gale są miesiąc, co miesiąc i teraz ciężko wyczaić. Na pewno w tym roku, no nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Asia, nie wstydź się pokazać przed kamerą. Będzie Asia za 25 minut. Może odpalacie Koloseum? Będzie Asia. Weszliście na cykl, rozumiem. Nie, ja na żaden cykl nie wchodziłem. Ty, Malina, wchodziłeś? Ja jestem na cyklu całe życie. No Nie widać? tak. Dawać potężny rewanż Pudzi Andrzej Silva. Pudzian Ja jest. przemilczę temat, czy ja chcę przemilczeć, bo. Rewanż z Kołeckim nie, to już Martin o tym też powiedział w tym wywiadzie z Arturem.
Na wagę wieczoru musi być ktoś medialny. No tak, Lungu lub Thompson. James Thompson w sensie. Bombardier nie. Szukam dalej. Paweł Płatek, nie wiem kto jest tą drugą opcją po torze. No ale medialnie, no jakby tor się zgadza, tylko. No nie sądzę, żeby. No nie sądzę, że to będzie on. W sensie nie ogłosiliby Mariusza teraz i czekali na wynik walki, no bo tam się może wszystko zdarzyć, bo raczej nie. No ale myślę, że to chwilę poczekam na tego rywala Mariusza. Szukam dalej pytań. Kiven pisze. Siemanko, słuchajcie, później potrzebuję wyzwań, ciągnięcie kariery na rozbijaniu placków nie ma sensu dla samego marketingu. KSW pisze to jako fan, który obserwuje go od 16 lat. Fabian Warzecha. Czy Damian Grabowski nie jest jedną z najbardziej zagadkowych postaci ostatnich lat, kilku lat w polskim MMA? Tu nie walczy z Polakami, tu brak kontaktu, a on mówi, że jest dostępny, teraz zniknął znowu. Nie, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie rozumiem, o co chodzi trochę Damianowi Grabowskiemu, szczerze mówiąc, Miał bo dobry moment, wygrał walkę z tak. Medoffem i zamiast cisnąć to dalej, to nagle się zapadł pod ziemię. Jakieś negocjacje, że za tam 30% mniej to nie, przy tym COVID-zie, że studio nie, że tam to nie, no i finalnie nie zarabia nic, także ja nie do końca rozumiem tego, nie rozumiem tego podejścia, no ale to jest jego Nie sprawa. wiesz. Mariusz, czy chcesz frików w KSW, prawiniaku? Nie, no nie chcę frików w KSW, no ale jeśli pojawia temat, no to go komentuję, no bo to jakby temat związany z KSW, no jak się w tych fenie nie będę komentował, już mam dosyć. Ledwo z tej traumy wyszedłem, nawet nie wiem czy na pewno. Więc, ale tutaj zobaczymy. No. Przeglądałem profil pana Jarosława Jarząbkowskiego. Wygląda, no, myślę, że wielu sportowców by się nie powstydziło takiego profilu. Tu komuś jakiegoś złodzieja złapał, tutaj jakiś charytatywna akcja u Marcina Gortata w fundacji. Tu właśnie, tak jak Michał wspominał, tu kajak, tu triatlon, tu coś. Także, no, naprawdę wygląda to. Wygląda jak sportowy profil. No, tyle mam do dodania. Więcej nic, no bo jakby wiemy przecież, że. Nie z tego powodu miałby trafić do KSW. Szukam dalej, szukam, 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 szukam. Jest pytanie, czy zrobimy wtedy wywiad z freakiem? No jeżeli Pasza jest freakiem, czy zrobimy z nim wywiad? Wiesz, no zawsze mówiliśmy przede wszystkim, że nic na siłę. I nigdy do niczego nikogo nie będziemy zmuszali. To jest raz. Dwa, że jeżeli freak nie jest na patusem, a ten nie jest, jeżeli jest, wywodzi się z innego sportu, no nie wywodzi się. Natomiast jeżeli jedno z trzech kryterium, czterech powiedzmy, ale trzech głównych jest, promuje sportową organizację, a KSW jest sportową organizacją, to no nie wykluczamy takiej opcji. Natomiast no, na pewno Q&A z nim nie będzie. Nie będzie na podcasty zapraszany, nie będzie z nim indywidualnych umawianych wywiadów, ani spowiedzi, ani nic w ten deseń. No, wywiady grupowe w trakcie obowiązków medialnych na KSW to jest wszystko prawdopodobnie co się pojawi. No ale poczekajmy z tym, no bo na razie tego podpisu na kontrakcie KSW nie ma, więc na razie jeszcze nie ma o czym mówić. I też znaczące jest jednak to jego podejście i rywal, no bo to nie jest tak, że to nie jest, że to jest bez znaczenia. Natomiast no, nie wykluczamy takiej opcji, no po prostu. Wyniki podobno bardzo. Fabian pisze. Wojtow mówi, że wyniki są bardzo dobre, nie mówi prawdy. Przyznał na przykład, że Brent jest trochę gorzej postrzegany, ale wyniki podobno bardzo dobre. No, on mówił w tym ujęciu rocznym cały czas, nie? Jakby to chyba o to też chodziło. Ja to tak powiedział, że zeszły rok. Też się do tego odwołałem, więc bardzo dobre. No, KSW 53 miało trzeci wynik w historii. Znam ten wynik akurat. Ale to było powyżej 100 tysięcy, natomiast kolejne gale już nie przebiły chyba tego wyniku, nie wiem jak mamy ze Skamem się sprzedała faktycznie, ale w ogólnym rozrachunku z pewnością 9 gal sprzedaje więcej pay-per-view niż 4, no. To tak, a co są dobre wyniki, czy dobre ogólnie, czy na tle konkurencji, czy zarobili dużo, czy jakby gala wyszła bardzo na plus, to jest kilka składowych, trzeba by to rozbić. Te pytania nie zostały dokręcone i pewnie też Wojek nie ma wglądu dokładnie w koszta i w przychód i w
koszt gali taki, żeby powiedzieć, że zarobiliśmy na tej gali tyle, tyle i tyle, a tyle, tyle i tyle wydaliśmy, a na tej tyle i tyle i to też trzeba było porównywać między sobą, no to są wszystko takie rzeczy bardzo biurowe, no to tego na pewno się nie dowiemy nigdy od nikogo. Szukam, szukam, szukam. O! Krzysztof Nowak, a co powiecie na pomysł walki freakowej kobiet w KSW Blanki Lipińskiej i lub Natalii Siwiec? Michał. To pytanie do Ja ciebie na pewno. całe serce za Blanią. Ja myślę, że ona jest przygotowana bardzo dobrze tlenowo, bo ma duże usta i te usta mogą wciągać dużo powietrza. Zdecydowanie większe niż Natalia Siwiec, ale do tej walki nie dojdzie, bo one się bardzo lubią i niestety z tego, a wiem, tam posiadam takie informacje, bo robiłem research, że panie się do bardzo lubią i do tej walki nie dojdzie niestety. Szkoda. Patryk Tomasik, Mariusz, zaszczepiłeś się, jak wróciłeś do normalności? No właśnie tak na razie to się przed wyjazdem do Bułgarii na IFM Show się podziębiłem. Znaczy, trochę szybko to skontrowałem moimi super specyfikami, ale katar jeszcze dzisiaj mi schodzi. Już poszedłem cię na trening, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale no jak wróciłem? Normalnie, no nie będę musiał, nie robiłem testów lecąc do Bułgarii, wracając i teraz do pracy mogę pojechać w delegację długą dzięki temu, że jestem zaszczepiony, bo jest taki wymóg niestety, także ja to zrobiłem z rozsądku, a nie jakbym mógł się nie szczepić, pewnie to jakby nie musiał tego zrobić, w sensie nie blokowałoby mi to nigdzie w niczym, to pewnie bym tego nie zrobił, no ale nie mam z tym problemu, że to zrobiłem, no już jakby minęło 6 tygodni od, więc już raczej nic się złego nie wydarzy, także tyle, ale nie, jak od razu mówię, ja do nikogo nie zachęcam i nie zniechęcam, niech każdy robi co uważa. Tak samo jak idzie do urny wyborczej. No właśnie, to jest dobre pytanie w sumie, Bartek Makowski. Skąd macie pewność, że wyniki pay-per-view spadają na łeb na szyję, jak to Malina powiedział? To jest dobre pytanie, bo w Wiesz, zasadzie ja nie mam, ja znam, czasami dowiem się o jakimś wyniku pay-per-view i znam je, ale w przypadku KSW to tylko ostatni jaki znam to jest KSW 53, no. skoro sam Martin twierdzi, że zawiódł ich wynik Akopa, no to no, wiemy mniej więcej, jakie to wyniki się sprzedają. No kurde, no jeśli chodzi o walkę Akopa i Szymona Kołeckiego, no to w wywiadzie z tobą Martin stwierdził, że był zawiedziony tym wynikiem. No tak, że nie spełnili pokładanych w nich Tak, oczekiwań, no. tak. No to jeśli wiesz, jeśli nie ma to trochę, że jesteśmy zadowoleni, jak to zawsze pada ten frazes, a jeśli jest powiedziane, wiesz, przyznane, że no ten wynik był po prostu słaby, no to chyba świadczy o tym, że wynik był po prostu bardzo słaby. Znaczy No mógł ale być słaby jak na oczekiwania względem Akopa i Szymona, może o to też, może o to chodzi. tylko, że Najlepiej, no wiesz co, najlepiej zapytać, czy był wyższy czy niższy od tego z Soliczem i Ginzlem. To dużo odpowie na pytanie, no. Jeżeli był niższy, to jest dobra w zasadzie informacja w pewnym sensie, nie? Ale w pewnym zła oczywiście, no. Więc różnie to można rozumieć. No, ja bym na przykład nie chciał, żeby. Nie są potrzebne. Ja bym chciał, żeby nie było freaków, no bo jakby, tylko żeby MMA się samo broniło, ale tak nie będzie. Więc jakby co jakiś czas musi być ktoś, kto to podkręci. No, bardzo super. Podobają mi się takie angaże jak Janikowski, Kołecki, Sarara. Natomiast no, to nie jest to, co Popek i Puzian, nie? Więc jakby rozumiem, że będzie to szli też co jakiś czas będą inne nazwiska się pojawiały. Mariusz, to prawda, że się śmiejesz na wywiadach sztucznie, bo jest drętwa atmosfera. No, że to jest bzdura jakaś jest, ja nie wiem. Ciężko by było powiedzieć, musieliby się spędzić ze mną trochę czasu i zobaczyć, jak się śmieje poza kamerą. To byście wiedzieli, że no. tak samo, to wtedy byście wiedzieli, że na wywiadach nie udaje, no. Nie wiem. Czy może się to. Krzesła aż spadasz. Może mam chujowe poczucie, brzydkie poczucie, złe poczucie humoru i tyle. I może się śmieję z głupich rzeczy, no nie mam pojęcia. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, naprawdę, to jest takie dziwne pytanie, no jak dlaczego się sztucznie śmieje? No nie śmieje się sztucznie, no po co miałbym to robić? Może ja tym, może sztucznie się śmieje, tylko o tym nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Szukam dalej, szukam, szukam. Janusz Tracz, pan Michał, jaki wyważony dziś? Zawsze jestem wyważony. Ja dzisiaj się wyważyłem 99,600, już 4 kilo zrzuciłem covidowe od kwietnia, takie No ja rzeczy. nie wiem. Ja się dawno nie ważyłem. Nie wiem. No ostatnio jak mi w wywiadzie z Tyburą po 12 pierogach bęben wywaliło, no to uznałem, nie, to tak naprawdę inny był powód, ale ten też, no. Tak, zjadłem 12 pierogów, przyszedłem na ważenie, zrobiliśmy wraz z Marcinem, usiadłem tak, w szarej koszulce bęben wywaliło i wyszło szydło z worka, no.
Dobra, szukamy dalej. Walki Fame MMA, przestań podjuzać. Tutaj ja nie czytam tych komentarzy celowo. Przestań podjuzać, bo zresztą dostałeś od Martyny chyba ostatnie ostrzeżenie. No, ja jestem trochę bardziej łagodny jednak, ale mimo wszystko, jak w zły dzień, w złą nutę trafisz, to polecisz. Ja się nie będę zastanawiał i tyle. Nie szczuj redakcji na siebie przede wszystkim. Już ostatnio słyszałem o jakimś szczuciu kolejnym, że ktoś mi doniósł rzetelnie, że ktoś u nas powiedział o Jarku, co jest bzdurą totalną. Nikt do nas nic takiego nie powiedział, a wy tak tendencyjnie ktoś nam zadał pytanie u niego o nas i przez to się robią gówniane kwasy, a to jest bzdura. Mamy bardzo dobre relacje i nie chcemy, żeby to się psuło, więc bo takie szczucie właśnie przez takie głupie koporkowe akcje użytkowników na czacie się robią takie kwasy czasami, także nie szczujcie i jakby nie obrażajcie innych redakcji u nas na czacie i tyle, no. Nie, staramy się nie wybierać konkurencji i na pewno źle tego nie robić, bo to jest jakby ich sprawa, niech się jakby, więc my się w to nie wtrącamy. Także nie szczujcie i nie porzucajcie, bo tak, da się tak pytanie zadać, tak jak z pytaniem, czy przestałeś gwałcić małe dziewczynki, nie? To nie da się dobrze na to odpowiedzieć. I tak zostało rzucone pytanie gdzieś u Jarka o nas, a to tam była bzdura. Doszło to do nas, także jeżeli wam się, mi się wydaje, że nie dochodzi, to się mylicie. Gołe pięści Adamek Szpilka w klatce KSW. WS. Nie wiem, no na pewno lepiej na gołe pięści niż w MMA, no ale to... KSW to MMA. Mario Zadymiarze, wytypuj sobotnią walkę Arian Lipski. No walczę z debiutantką, która ma 7-0. Tam ze dwa dodatnie rekordy pokonała. Ostatnio walczyła w Bellatorze, teraz walczy w UFC, więc bardzo szybki angaż. 7-0 chyba ma, 7-1, 7-1 chyba. Powiem tak, no taka walka pułapka, bo na końcu się może okazać, że pokona Arian w pierwszej rundzie, a potem kurczę dostanie title shota za 2 lata czy 3 i okaże się jakimś kotem po prostu z Niemiec. Kotką w zasadzie. A jak wygra Arian Lipski, to będzie, że pokonała Ogórzycę, to nic nie znaczy i jak będzie słaba walka, to mogą jeszcze ją wyrzucić. Więc taka walka pułapka niestety troszeczkę dla Lipski, no. No ale trzymam kciuki oczywiście. Jak obstawiacie Karol Mikielski za Durajew Vettori? A skąd to ta walka się skąd on to wziął? No i go tak, no co, no zadał pytanie, trzeba odpowiedzieć. No jak obstawiamy, jak Durajew dopiero się dostał do UFC? Ale ja w ogóle nie jestem fanem Vettoriego, Ja nie też rozumiem nie. fenomenu jego, myślę, że Duraev by go ogarnął. No ten Vettori ma chyba, zdaje się, niezły zapas. Tak, to on obalił Adesanię, tak? Tak. Tak. No nie, no ale to ta Durajewa, no ten Durajew w ogóle najciszej było tej walce, a to jest dziwne, bo on dostał się do UFC, potem nie dostał, potem teraz przez Dana White przeszedł, nie wiem, dziwne, ale ogólnie uważam, że no to będzie niezły transfer. Zobaczymy, jak tam testy wyjdą, ale no, jest dobrze. Dobry transfer. Nie nadrobiłem tej walki, więc nie wiem, jak wyglądała, słyszałem, że do jednej bramki gwałt. Szczytomaniak, Jakob Trypson, co myślicie? Nie. Oczosinko tak, kup kreatynę. Ale przy podciąganiu na drążku to kreatyna ci pomoże tylko w kilku powtórzeniach. To już beta-alaninę lepiej. Albo i kreatynę, i beta-alaninę, jak już. Jak coś. Przy wytrzymałościowych treningach to beta-alanina bardziej. Ile według was Soldis jeszcze powalczy lat w KSW? Za rok czasu będzie się jeszcze musiał wyczyścić z gumi soczku, który spożywa. No tak długo, aż będą wyzwania, no. Co Michał sądzisz? No tak, no wydaje mi się, że jeszcze z 1,5 roku, 2 powalczy. Szukam dalej. Mariusz, skoro jesteś na IM od początku, to może mnie znasz, grałem w Delcie Nickham. Nie, to ja nie znam nikogo, kto tam grał. Wiem, że jest Virtus Pro taka ekipa, której właśnie jest Pasza i to jest wszystko. To polska ekipa, chyba jedyna z CS-a. Ja tam jakby od kulis sobie pracowałem i w trakcie samego eventu uciekałem sobie tam gdzieś na zaplecze i się chowałem, jakby rasę zdjęcie z Hardwellem zrobiłem, o tak to tyle. Nie, to nie mój świat, zupełnie nie mój świat. Nie widzę nic złego w tych debiutantach, no ja też, zależy od debiutanta trochę też, wiadomo. No ale oczos cię zna, widzisz. Tak, to a propos tego czekania na KSW, no to się zgadzam oczywiście, panowie.
Czy uważacie po ostatniej swojej walce Stosicz pokazał, że jest za mały do walki z takimi gabarytami jak Made Freeze w ciężkiej? Dużo lepiej by pasował w pół ciężkiej do Narkuna. Ja ogólnie mogę się odnieść do tej walki, bo też nie mówiłem, bo ja widziałem zwycięstwa Andryszaka jako chyba jeden z nielicznych osób. A co do samego Stosicza, no jak on wyjdzie w takiej dyspozycji, jak wyszedł do Andryszaka, to wydaje mi się, że Phil bardzo łatwo obroni pas. Ha, no ciekawe. Przybyl będzie walczył z Santosem? Tak sądzę. Tak, na pewno. Jak oceniam film o JJ? No dobry ten film jest, tylko taki nieaktualny trochę, bo tam są osoby, z którym jakby teraz się pogodziła z Karoliną, a tam padają takie słowa: Karolinie, niefajne, rozstała się z menadżerem, on tam się wypowiada, rozstała się z chłopakiem. Dietetyczki. Te dietetyczki tam są, z którymi się rozstała, wiadomo, w Osoby jakichś relacjach. nieaktualne, no. Ten facet, wiadomo, że parę słów też pod adresem Szymona Bońkowskiego, trenera Bońkowskiego, trenera Relacza Padłoń, też tam są. Takie to niespójne z rzeczywistością jest ten film. Ona podpisała, wiadomo, HBO nie, pewnie nie miała nic do powiedzenia, niestety, przy publikacji tego filmu. Bardzo słabe jest też to, że film zaczyna się dopiero po pierwszej obronie, kończy się po przegranej. Takie to wszystko. Cienkie, cienkie bardzo. Nie podobało mi się podejście po prostu HBO do tego filmu, natomiast film jest to zrobiony, no to świetnie zrobiony, dobry film, po prostu, ciekawy, no. Ale polecam też Attilę, no. Ja ten Attilę zobaczyłem zupełnie przypadkiem, jak on wyszedł, kliknąłem i dawno go obejrzałem, wiem, że teraz troszeczkę większy hype się na niego zrobił, na parę osób o nim powiedziało, ale to... ale polecam, fajny film. Malina pewnie czekałby bardziej na książkę Kawula swojego kolegi. Ja to czekam na MMA, książkę jednej osoby. To by był przehit i to można było zamykać polskie MMA. Jakby Andrzej Kościelski książkę napisał. Może tak być, no. Mario Zadymiarzy mówi się tę walkę. A może? A powiedziałem tą walkę? No to się pomyliłem. Gra trwała pewnie 5 godzin. Nie, no mniej, ostatnio trwała chyba 7, no to teraz było na pewno krócej. Szukam dalej. Jak myślicie, czy jak wypali Atlas Arena z publiką, to następny będzie Wrocław? Możliwe. Mario nie zna się na boksie, nie znam. Jakby był złośliwy, to bym powiedział, że na MMA też nie. Może i nie, no. Dobra, bo dojeżdżałem do 1,5 godziny, Michał już musi kończyć, ale jeszcze czat nadrabiam, żeby nie było, bo dużo gadaliśmy. Za krótko dzisiaj po prostu, za mało czasu poświęciliśmy. Szukam, szukam, szukam. Ciucio 93, na 10 walk w boksie, jedna jak się trafi, to wszystko. Tak samo jak w żeńskim MMA, mój drogi panie. No trochę tak, natomiast ogólnie MMA i tak jest ciekawsze, więc jakby siłą rzeczy po prostu sama rozgrywka jest ciekawsza, jakbym tego nie nazwał. Walka, no nie wiem, no ja to też zależy, czy ktoś lubi żeńskie MMA. To już jest znów inny temat, no bardzo, bardzo, bardzo inny temat, ale dalej uważam, że po prostu boks jest. W MMA ogólnie w każdym ułamku sekundy się może walka zakończyć, w boksie tak. Teoretycznie, bardzo teoretycznie, tylko praktycznie wiemy, jaki odsetek jest nokautów w boksie, a jaki jest w MMA, więc no, czy skończeń bardziej, bo tam też są opcje poddań, więc jakby tak, o, no i też liczba rund jest inna, no, jak masz 12 rund, masz więcej czasu, żeby kogoś znokautować niż w 3 rundy, to też jest takie nieuczciwe, więc no jakby za dużo zmiany, no nie porównywałbym w ogóle, i tak MMA jest lepszy od boksu, każdy wie. No tak, to jesteśmy przy temacie FM na czacie. Szukam, szukam. Michał, jak musisz uciekać, to uciekaj, ja dokończę najwyżej te pytania, odpowiedzi. Dobra, dobra, to tak zróbmy. Tak? Dobrze, no bo jak Tak. musisz, a ja nie chciałbym też, dawno nas nie było, nie wiadomo kiedy wrócimy, więc nie chciałbym też ten. Także jak ten, to się rozłącza, ja sobie jeszcze chwilę tutaj posiedzę. Dobra, to miłego. Tak jest, dzięki piona. No, Michał się rozłączył. Dobra. Ojej, co tu się stało?
A, już jest dobrze. No, to coś wywaliło na chwilę. Dobra, jesteśmy. Maciej Gaming, tylko mnie już męczą te wrzutki donate'owe wymierzone w różne. Tak, no ja też nie do końca rozumiem, o co chodzi. Jakby to takie. Średnio śmieszne po prostu. Jakby to było śmieszne jeszcze, to a nie jest. Mario, nie krępuj się, skoro ludzie tacy jak Trybała się biorą do komentowania. Nie wiem, jak. Nie słyszałem komentarza do Pawła. No ale ja nie czuję tego. Kiedyś może spróbuję po prostu z chłopakami, z Filipem albo z Tomkiem, czy tam z kimkolwiek innym. Ścisz się, jesteś dużo głośniej, od kiedy Malina się wyłączył. O, jestem podobno jestem dużo głośniej, odkąd się Malina wyłączył. Marta przyszła. Kolację niech robi, głodny wróciłem. I to. Nie no, ciszej powinno być. Jak jest, no to będę ciszej mówił troszeczkę. Albo troszkę przyciszę, ale tak z wami za długo nie zostanę, bo strasznie głodny jestem. Więc, ale tutaj... Tak, chyba będzie dobrze. Zawsze mam na 50, będzie dobrze. Dobra. No i z tym komentowaniem to nie wchodzi w rachubę. Jednak nie mam takich zapędów, ale może kiedyś z chłopakami coś skomentuję, to będzie łatwiej mi się dowiedzieć, bo nie mam podzielności uwagi, albo oglądam, jak oglądam, to się nie odzywam i nie umiem jakby opisywać tego, co widzę. Może mógłbym, bo tak jak Tomek świetnie to robi, Jeruszka, czyli radiowo tak opisuje to, co widzi, to jest jakby sztos, a ja tak nie potrafię, mógłbym ewentualnie jakieś rzeczy podsumowywać, coś między rundami i powiedzieć, albo coś jakby wolniejsze. A no może spróbuję kiedyś, ale na pewno nie gdzieś na gali, to jakby, chyba że się okaże, że mi to wychodzi, ale nie sądzę. Mam tyle roboty na galach, że mamy tyle roboty przy galach, że naprawdę nie szukam roboty w komentatorce. Ale studio prowadzę na Krwawym Sporcie. Szkoda, że tego nie wrzucili. Ostatnio była mega rozmowa z Tomkiem Sararo i z Gracjanem Przedzińskim. No i z Marcinem Zbrzoskiem, z którym prowadziłem studio na Krwawym Sporcie. Mam nadzieję, że Fight Time to wrzuci, bo naprawdę mega rozmowa. Odeszliśmy w ogóle od tego tematu, tylko o trudach fajterskiego życia było. I to tak naprawdę, no, mega merytorycznie się zrobiło i tak nostalgicznie bym nawet powiedział. Mam nadzieję, że Fight Time to wrzuci gdzieś kiedyś, bo naprawdę spoko wyszło. O, moderator wjechał, widzę jakiś, chyba Martyna. Pousuwane jakieś komentarze Suni Freda. Boks jest widowiskowy, jak walczą bokserzy, i tak samo nie chcę widzieć bokserów MMA. No trochę też jest w tym prawdy. Tak, no. Szpilka w udarze i do tego na karcie Masterna główka i potencjał 100 tysięcy pay per view. Takie dwie walki w KSW, no to nie, to na gali na jakimś Polsat Boxing Night lepiej zrobić. To faktycznie miałoby sens. Szukam. O Boże, ale pousuwany komentarz. No coś musiałeś Sunifred przeskrobać. To i tam było miejsc 2000, że 40%. Nie. Na początku sprzedali chyba około 5000 biletów. Czyli no to tak strzelam, że przy 12 tysiącach, no to jak 6 tysięcy to jest 50%, no to około 40% to będzie 5 tysięcy. A potem musieli wycofać te bilety, chyba zwrócić, a potem znów wrzucili i to taki miszmasz tam się zrobił. Strasznie zamieszanie, też do końca nie wiem, jak to wyglądało, ale wiem, że bardzo dobrze szły bilety. Potem wszedł te obostrzenia, bilety przestały iść organicznie, bo ludzie przestali kupować, bo wiedzieli, że są obostrzenia. Potem się okazało, że jednak może być jakaś część, no straszne zamieszanie, no to nie jest proste, dlatego może lepiej by było przez pierwsze kilka gal robić to po prostu w Polsce. No, ale taki jest pomysł. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Do walki z Bjornsonem nie dojdzie, bo chce walczyć w boksie. No tak, to jest jakaś kość niezgody, ale wiemy, że pieniądze potrafią przemawiać. Czemu prowadzący przyklina na wizji? A to jaka to wizja? To radio. Powtarzam, ile Maciej Gaming. No ja nie wiem, o co chodzi. To chyba te komentarze Suni Freda. So, Suni Fred to na 99% jest razem ponad kołchoz, więc... Cóż. A, mówisz o tym, o... że Hubert przeklinał. No, słyszeliśmy to akurat przypadkiem. Bo Martyna robiła jednocześnie pracowała na gali, robiła relacje z gali i wyniki na żywo, więc akurat leciało to w tle, to faktycznie... Śmiesznie to brzmiało, natomiast rozumiem, że znaczy nas to rozbawiło,
Ale rozumiem, że to się może nie podobać ludziom, no. Też bym wolał jednak, żeby nikt nie przeklinał w studiu, no ale mnie, znaczy ja go tam znam i jakby wiem, taki klimat był luźniejszy. Mnie to rozbawiło, no ale ogólnie ludziom się może nie podobać, no i nie, raczej nie powinno takie rzeczy być, no to prawda. Szukam dalej pytanek. No tak, no właśnie nie tyle chwilę słuchałem, no, więc tak nie chcę się wypowiadać, no ale wiem, kto siedział w studio, no więc nie sądzę, że tam było jakoś mega merytorycznie. Niestety. Gracjan Szczeciński w kickboksie, no na pewno, tylko no właśnie z Gracjanem to jest to, że tam jeszcze powoli wraca do siebie, nie wiem, czy już jest ok, czy już na tyle, żeby wrócił, ale może w tym roku jeszcze. Szukam dalej. Łapki w górę. No właśnie, bo Malina Orcze 44, 100 osób oglądało, ponad chyba 110 nawet, a 44 polubienia. Nieładnie. Ale poblokowanych komentarzy. O Jezus. Szukam dalej. No, lagi jakieś mogły się pojawić. Faktycznie był przez chwilę, teraz jak się akurat teraz ogląda lepiej, ale faktycznie był taki moment, że były. Pudzian Radzikowski. Nic o tym nie słyszałem. A pomysł taki. Za łatwa walka dla Mariusza. Czekaj, bo za daleko przyleciałem teraz. O Jezus, no. O kurde, gdzie to jest? Adam Wrocław, siema. Przeleciałem. Jezu, tego jest, za dużo. O, jestem, dobra. Dojechałem. Mańkowski Park, mała rękawica od MMA, 15 minut bez przerw. To zostawmy na temat, może jak Malina będzie, bo to się wypowiemy obaj. To będzie ciekawie. To zostaw Tomasz Pudys to pytanko na kolejny odcinek. Nie wiem, czy kolejny odcinek to już podegali nie będzie, to będzie. No to się może odniesiemy, chociaż nie wiem, czy Malina będzie oglądał. No ja na pewno nie, bo mnie nie będzie w ogóle w Polsce nawet. I będę raczej w tym czasie w pracy, ale no. Jakieś te gify latają bardzo szybciutko, więc pewnie jak się skończy przed czasem, raczej tak to zobaczę na gifie. Tak, Paweł Płatek, wywiad z Martina z Arturem Mazurem widziałem, tak. I o tym Fordzie, że tylko w Anglii, tylko z publiką, tak. No, zobaczymy jak to będzie. No, Dylan Potter w półciężkiej KSW, no tam też nie ma za wielu zawodników, ale no tak, no. Nie najlepiej wypadł. Czy będzie Wrocław następny? Coś było o tym Wrocławiu, ale ja nie wiem, czy to. Nie wiem, nie chcę strzelać, ale wiem, że obił mi się uszy Wrocław ogólnie, więc być może, no. Grudzień to bym strzelał, że Gliwice, Śląsk, może Kraków, ale być może ta listopadowa faktycznie Wrocław. Siema wszystkim, siema. Szukam pytanek. Czy sukces gwoździa? No na pewno, no naprawdę. Artur, co się napracował przy tym Dana White Contender Series, czy jakby przy Łukaszu jednym i drugim, to naprawdę kawał roboty, no ale opłaciło się. Tu już o Grabowskim było pytanie, była odpowiedź, to chyba skopiowane pytanie. Poteria do zrobienia ma duże luki zapaśnicze, mocno nabity rekord. Po więcej zapraszam na Dana White Contender Series pod lupą na piąty epizod. Takie zapraszamy. Fabian pisze u nas właśnie pod lupą. Dana White Contender Series i MMA Radar. Dwa bardzo ciekawe formaty. No dla mnie zdecydowanie ciekawszy ten pierwszy, czyli o Dana White Contender Series. No bo to wtedy sobie poczytam,
to się dowiem, czy wstawać, czy nie wstawać, no. A i też więcej o tych ludziach, którzy tam trafiają, no bo naprawdę teraz, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, to jest jakiś odpał. Mariusz, nadal proponujesz solówki innym dziennikarzom. Ja nie jestem dziennikarzem, to raz, dwa i nie za wielu ich znam i nigdy nie proponowałem. Przynajmniej sobie nie przypominam nic takiego. Czekam na Skibera od Karembeckiego VFC. No wszyscy czekają, ale to trochę trwa już niestety. Rembeckiego nie będzie w UFC, sam mówi, że się nie dogadali. Ja to ciekawe jest, to nie słyszałem o tym. Dobra, będziemy powoli kończyć. Mariusz, ja ci dam dziwny nick. Nadrób filmik Agent Tomek, Mariusz Buzia, Nocnik. Klasyk. A, to pewnie jest z tym związane, no to nie wiedziałem. Mariusz Szymieniu skraca dystans na wywiadach. No nie, no jakby mało jest już postaci, z którymi rozmawiam pierwszy raz, żeby ten dystans trzeba było skracać, ale nie, ja mam ogólnie takie luźne podejście w wywiadach, nie napinam się, znaczy w sensie nie przepytuję, nie, tak jakby nie zgrywam dziennikarza, tylko jakby, tak jakby no, gadam jakby kamery nie było, staram się przynajmniej tak to robić mniej więcej. No na skramach jest gorzej, ale w indywidualnych wywiadach nie, myślę, że nie. Myślę, że to nie jest konieczne, ale może to się dzieje mimochodem, nie wiem. Ciężko mi to odpowiedzieć, tak jak mówiłem wcześniej. Otóż czytam komentarze, które się odnoszą do takich rzeczy, które mówiliśmy dużo wcześniej, teraz nie wiem do których za bardzo i to tak właśnie jest ciężko. My nie umiemy z Malią tak odpowiadać na w tempie czatu, jak on idzie. Nawet jak tylko subskrybenci mają do niego dostęp. Może się kiedyś nauczymy. A może wrócimy do starego formatu nagrywania i wrzucania bez live'a. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No właśnie, Daniel Jacey nam uciekł ten temat. Kurczę, no i to też wolałbym z Maliną omawiać takie rzeczy. A może do tego tematu wrócimy, no ale ogólnie co, no szkoda. Gonczarow jest bardzo mocny, bardzo dobrze się pokazał. Ale coś dobrze zaczął. Daniel zaczął spychać go na siatkę, ustawiać go sobie. Ale tak gdzieś. Ja też nie widziałem tej walki. Jeszcze nie nadrobiłem jej całej. Widziałem tylko w trakcie FM, włączyłem sobie, a tam jakby zabrakło prądu w pewnym momencie, jakaś wtyczka wyciągnięta, oddał te plecy, też te ciosy takie były, takie o, tam też chyba w tył głowy coś poleciało, no trzeba, bo musiałbym to jeszcze raz obejrzeć, dlatego myślałem, że Michał widział na pewno, więc dobrze jakby on był, no ale musiał uciekać. Nic o Skibie nie wiemy. Dobrze, szukam dalej. Słówko o Fenie to jest chyba za wcześnie. Myślę, że będziemy jeszcze rozmawiali o Fenie, bo ja chyba 12 wracam, więc jeszcze chyba zdążymy nagrać przed Fenem coś. No, szczecińska karta całkowicie chyba. Sami berserkerzy, Wojtka Kawy powrót cieszy na pewno. Bartka Szewczyka, bardzo fajne starcie z Piwowarskim. Bardzo mi się podoba to zestawienie. Nie, to takie najjaśniejsze punkty, jeden z jaśniejszych punktów może tak, na które zwracam uwagę. Nie znam za bardzo rywala Rembeckiego, ale tyle co już zasięgnąłem opinii, to nie ma szału podobno. No i, aha, no i Souza Wójcik, ciekawe starcie, bardzo jestem ciekawy jak wypadnie na tle Wójcika, czy to jedna taka dobra walka mu wyszła, czy faktycznie jest tak niezły. To słówko o Fenie jest w takim razie. Tak, właśnie, no właśnie oglądałem wczoraj Śląskie Oko, bo pierwszy raz od bardzo dawna, bo trwało tylko 1,5 godziny. No 2,5 to jest dla mnie nie do przejścia niestety. Więc raczej tylko fragmenty, które mnie interesują, puszczam albo oglądam gdzieś sobie w tle puszczam albo całe, ale jeżeli są oczywiście krótkie w miarę poniżej 2 godzin. Mariusz, pamiętasz, jak się dziwiłeś, że Freakowa Gala nie chciała zapłacić dużej sumki Jakopowi i umiejętności czytania rynku? Nie, czy się dziwiłem, to nie wiem, ale nie wiem, nie, czy się dziwiłem. No jeśli się dziwiłem, no to może tak, no. Może mają te umiejętności, chyba mają, skoro robią kilkaset tysięcy pay-per-view. Walka Pudziana będzie z Ferdkiem, zobaczymy. To nawet, no, w miarę ciekawe może by było w pewnym sensie. Były mistrz jednak.
No, walki FMA na każdym kanale ma ostrzeżenia, no właśnie. Bądź grzeczny lepiej. Szukam, 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 dobra. Ale to, że chciałeś walić celówkę z durniatem, pochodzi z branży MMA, ktoś dał przecież, więc ja tylko pytam. To jest absolutna nieprawda już. To nigdy nic takiego nie miało miejsca. Bzdury. A się czytasz, widzisz w internecie głupoty i potem rozpowiadasz bez sensu. Cytrulinę bierz. No, przy siłowym treningu chyba bardziej. No właśnie, Martyna ci to już wyjaśniła wcześniej na czacie a propos jakiejś spiny. W życiu, gdzie? Normalnie bardzo dobre relacje mamy. Normalne, zdrowe. Nigdy nie było pół konfliktu między nami, nawet nic, co w ogóle absolutnie. Czy Domasz Drwal zawalczy jeszcze w KSW? No, to jest dobre pytanie. Ale trzeba raczej Tomka pytać niż KSW chyba. Dobra, no widzę. Widzę, że powoli. O. Co dam? Masz straszne zaległości z czatem, a No kolacja wiem. wystygła. Wiem. Jezus Maria. Boże, to mój. Dlaczego ty nie robię wywiadów z Oknińskim? Haha, to pytajcie trenera. Pytajcie trenera. Rozmawialiśmy, chcieliśmy się dogadać, ale on nie chciał. Jakby piłka jest po jego stronie. Zachował się bardzo słabo i Dobra, tyle no. Co tam? Musajewa ogłosili z Pietrzakiem. O! Twój pierwszy komentarz. Na gorąco. No, co, nie będę ściemniał, że nie wiedziałem. Więc już tych emocji takich dużych we mnie nie ma. Dzisiaj tak starałem się trochę nakierować na czacie, ale tak rzuciłem tamtym Musajewem. Bardzo dobre zestawienie. Bardzo dobre zestawienie. Mam nadzieję, że eliminator, szczególnie jeżeli to Michał Pietrzak jest. Jeżeli Michał Pietrzak wygra, no. A jak typuje? O, ciężko, no. Ciężko, tak układam sobie w głowie, ale. No, biorąc pod uwagę, że Michał Pietrzak radził sobie dobrze z Solniczem, który jest 8-4, a Musajew tak trochę 7-0-7-7. No, jest silny podobno. No, nie wiem, jaką taktykę przyjmie Michał. Wygadza się w stójce, wiadomo. I tu może mieć faktycznie jakąś przewagę. Ale no nie no, Pietrzak też ust na KSW 53 znokautował, tak? Dobrze pamiętam? No. Bardzo dobre zestawienie, no. Takie 55-45 Musaje. Chociaż kurczę, się tak zastanawiam. Nie wiem, 55-50, no naprawdę ciężko. 55-45 będzie mi się wahało tak do dnia gali pewnie. Jak Dobra, będzie. Także no. kto jest Dobra, dobra. najbardziej realnym przeciwnikiem dla Mariana w 70, który może mu zabrać pas? A skąd dowiedziałeś to No to pytanie? jest pytanie takie z czatu, zadaję ci sensowne pytania, które wyłowiłam, no. Pozdro Martynka, o. Pozdrawiam też. Jedziesz, jedziesz. Jeszcze jakie, jeszcze raz? Kto może zagrozić Marianowi teraz i zabrać Borys mu pas? Mańkowski. Dlaczego? No dlaczego, dlaczego? Dlaczego akurat on? No bo ma bardzo dobre zapasy. Dobrą stójkę jednak. Pamiętam, że do niego należy rekord ciosów na rundę w KSW. Prawdopodobnie sto ileś tam w walce w rundzie z Normanem. Bardzo dobre zapasy, siła fizyczna, no w 7-0 jest jednak dużo lepiej Z sobie Normanem, radzi. który stoi jak ten niedźwiedź w miejscu, tak? A No, nie z dobrze, Marianem, no. który skacze, Tak, wyskakuje. oczywiście, natomiast też Borys ma, że jak to się mówi, dostęp do Radgamera, który już walczył z Marianem, więc będzie miał łatwiej, no w Borys tym. miał już dostęp do Radgamera, jak walczył z Normanem pierwszy raz i co z tego? Dobrze, uważam, że tylko Borys w tej chwili wadze lekki No, ma. Szamil Musajew. No, Szamil jest 7-7, no No, to. ale Albo jest 7-7, 7-7, albo 7-7. Martynka, ogarnij swój Tak, zamęt Gruzin będzie hormonalny, wygrywać. bo co to będzie po menopauzie? A teraz Wypij jakie? melisę Chyba albo jest coś 7-7, żeby Borys miał sześćdziesiąt sześć 7-7 groszy. szansę. Ale jakoś tak aż, nie wiem, to kiepsko w takim razie w tej 70, jeżeli jest tylko jeden. Co jeszcze raz po pytaniu było?
Nie, no stwierdzenie. A stwierdzenie. No, no dobrze. Jezus, Koloseum się zaczyna, no i co? A, to ja to nagrywam. Stefan, ja to Dobrze, nagrywam. padło pytanie, czy będzie u nas coś więcej o Brave. No poza ogłoszeniami, które są na bieżąco, to nie wiem, co mogłoby być jeszcze więcej. Wywiady? Nie wiem. Nie, no nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem. Nie, za krótko do gali raczej już się nic nie wydarzy w tym temacie. Jakby Brave. Dziwna pomysł jest na tą galę. Jakby do tej gali jest cicho. Najpierw słyszałem, że ma być cała karta wyrzucona, potem pojedyncze nazwiska. Jakieś po kilku Polaków jakoś tak nielogicznie, bo nikt nie jest chyba z okolic Konina w ogóle. Co mi się wydaje, przynajmniej nie wiem. Jakieś takie, żeby znaczy w sensie chodzi o lokalnych bohaterów. Dziwne to wszystko, no. Do nas nikt nie odzywał, czy w ogóle chcemy przyjechać. Żadnej informacji o akredytacjach, ale no, Marek ma tą wiedzę na szczęście, bo on się interesuje, bo on z Konina pochodzi, więc on się tym zajmuje, ale no, jakoś tak dziwnie prowadzi. Ja rozumiem, że to zagraniczna organizacja i może myśleć, że wszyscy na nich w Polsce rzucą z kamerami, no a nie do końca to tak u nas wygląda, bo my tu mamy co robić, a Bref jest dość no, najmłodszą organizacją w kraju, mimo że poziom może być dobry. Nie wiem, ma być w Polsacie podobno, tak? Chyba za frajer, więc czy za darmo, czyli. Dobry ruch bardzo, czyli bardzo dobry ruch poza i bardzo dobry ruch, żeby za darmo to zrobić i się pokazać, więc tyle. I dobry termin, bo nic z Dobra, niczym czy nie jest koliduje. planowany wyjazd? Tak, ale nie Myślimy może. o tym. Tak, ale nie możemy potwierdzić. Kiedy jakiś wywiad z Wojkiem? No przed KSW. Dobra. Abyśmy częściej robili podcast, to by nie było tak tylu pytań. Czy pani Martyna mnie pozdrowi za moje zaangażowanie? Pozdrawiam. Bez wymieniania nazwy na Jakie wizji. wywiady na szybko, chętnie, nawet przez Skype? Jakie wywiady będą? A nie powiem. Kurde, dopóki nie zostaną nagrane, to nie powiem. Natomiast szykuje się jutro bardzo fajny, zagraniczny i tyle. A może i dwa. Dobrze, mamy. Czekaj. Mamy wszystko? Się kurde podnosiłem, ale no właśnie. Krzysztof Nowak nie wiem nic na ten temat. Skończył mu się kontrakt zapewne. A to w Koloseum ogłosili walkę? Nie, na Twitterze. Na Twitterze. Dobrze. Do co? Mamy to? Dobrze. Ale to tak, żeby ten zostawić z tym Musajewem z Pietrzakiem, muszę się dwa razy. Dobra, Pietrzak. Pietrzak 55-45 Pietrzak. No. Ja się przemyślałem jednak i jak się postawił Roberto, to myślę, że i Musajewowi się postawi i go no, wypunktuje, wygrywając minimum dwie rundy. Tak bym to widział. To przed czasem to ciężko. Nawet chyba raczej go nie pośle. Nie, no, tak mi się wydaje. Ale bardzo dobre zestawienie. Marta by naprzeciw wbić na Majkę, żeby zadawać pytania z czatu. O. No, jest to jakiś pomysł. No, przy takim natężeniu to naprawdę jest nam ciężko. Jest nam mi ciężko samemu i nam we dwójkę też zresztą było. Jo, cześć ekipa, pan Chopin. Jo, cześć ekipa. A macie jakieś pytania do Martyny? Może? O. Bo ja już się wyprodukowałem dzisiaj za dwóch. Malina też już powiedział, to może jakieś macie pytania do Martyny. Martyna w ogóle chciałaby mieć swój kącik taki. MMA babskim okiem i rozmawiać z wami 24 godziny na dobę, tak? Już miałam taki kącik. Nie szło. A to był. No tak, ale no może spróbuj dzisiaj. Jest Asia, jest Paula. Tak? Jest Oli 4, Gabi jeszcze z piątka was jest, to w ogóle ten. Możecie zrobić babski podcast, tylko nie mi nas dziewczyn słucha. Nie odbanuję Kołchoza, nie odbanuję Sonifreda i nie odbanuję Manfreda i wszystkich innych pociotków, które się potem pojawią. Sorry, Batory, ale ja mam krótki ląd, a i tak wykazałam się dużą cierpliwością. Martyna, kiedy wbijasz na kopę na damską grupę BJJ? O Jezu. No, to jest pytanie. Dawaj, No. dawaj, dawaj na Nie, ring. z maty to lubię tylko na niej leżeć. Także raczej średnio. Co na kolację jest? Bo ja to jest dobre. O właśnie, dzięki Mariusz, to jest dobre pytanie. Co jest na kolację? Bo strasznie głodny jestem. Polędwiczki wieprzowe w sosie takim ciemnym, kasza gryczana W i. afroamerykańskim sosie? Nie używaj takiego słowa. I Podobnie poprawny marchewka. polityczny, bo banują kanały, I słyszałem. marchewka na cebulce posmażona. O. A co do, z czym? Jeszcze raz z ryżem? Nie, z kaszą gryczaną. A z kaszą gryczaną, dobra.
No nic, to kończymy w takim razie. Słuchaj, dziękuję, że byliście z nami. Już 60 osób, także tendencja spadkowa. Wszyscy uciekają na Koloseum, żeby zobaczyć Asię. To ja też idę, chociaż już widziałem akurat, zobaczę, jak sobie poradziła z kamerą i z setkami tysięcy odbiorców. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało, bo nam się to pomaga. Co, Michał? Fajnie rozwijać! Dziękuję, prowadzący, bym miał Kiewicz Mariusz. Trzymajcie się, do następnego i piona!